Widzowie, jestem mega biedny i mam kanapkę z ołkiem. Ej ty, przesuń się. Au, czemu mnie uderzyłeś, mordeczko? Idzie psychofanka, najbogatsza dziewczyna świata. O, mój czerwony dywan jest już gotowy. Wow, i proszę, tym twoim fanem mogę zdjęcie, proszę. Nie mam czasu, idę do szkoły, la 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 la. O mój Boże, ona jest jakaś chyba mega bogata, jestem mega biedny. Dobra, idę zjeść moją kanapkę ze szczurem w innym miejscu, czyli tutaj. O, nam nam nam, nam nam nam. Halo, przygotować mi jedzenie. Dobrze, rozłożony jest już obrus. Zaraz, ona dostała taki obrus, a ja dostałem taki. Co to jest? Ja tego nie chcę. Te pizzy są dla pani. Jakby coś jeszcze przyjść, to proszę mówić. Dziękuję, dziękuję. Ja mam do zjedzenia kanapkę ze szczurem. Zazdroszczę jej. No, chyba umieram. Ej, ty, zaraz, ale on jest ładny. Oh my god. Hej, chciałabym się podzielić z tobą pizzą, wiesz? Pizza? Dobra! Pizza, pizza, pizza! Ej, serio, to jest mega miłe! No, ja pierwszy raz jem kawałek pizzy, jestem taki biedny, że nigdy nie miałem tego w ustach, uwaga! O mój Boże, to jest przepyszne! Mamo! O Jezu, nic ci się nie stało, fajerociku? Dobra, muszę zerknąć do mojej szafki. Nie, nic się nie stało. Dziękuję za ten kawałek pizzy, bo to jest po prostu ambrozja. Niam, 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 niam. Zaraz, co ona ma na szafce? Czy to jest kocham Fajrota? To na pewno jest zbieg okoliczności, ponieważ ona to musiała napisać dla beczki. Zaraz, czy to jest moje zdjęcie? Z Reala jeszcze? Ej, zaraz, to jest mega sus, czy ona to pocałowała? Ej, ty, nie patrz się tak na nią. Ja jestem ładniejszy od ciebie, no i podejdę i zagadam. Nawet nie miałem takiego zamiaru, co ty gadasz? Otóż patrz na mnie. Hej, mała. A, ochrona, zabierzcie go stąd. Już, bierzemy go. Co tu się właśnie stało? Czy ona ma z prywatną ochronę, która odgania ludzi od niej? Tu musi być mega level sławy. Ale dobra, to jest sus z tą szafką, ale ja sobie stąd idę. Ale dobra, jeszcze jestem ciekawy, co ona robi. Na razie nic. Ej, dobra, nikt nie wie o moim sekretnym pokoju. Haha, i to jest piękne miejsce, gdzie mogę podziwiać mojego przyszłego męża. Zaraz, co? Czy ona ma sekretny pokój obok szafki? Ej, dobra, muszę ominąć jej ochroniarza i tam się dostać, co nie? Więc teraz, bim. Co ty robisz? Nie bijcie, panowie. Dobra, schodzę tutaj, co to jest? Ona się ze mną żeni. Co to są za miejsca? Czemu ty o tym wiesz? Uciekam stąd! Nie, zostawcie mnie! Ja się nie z nikim nie żenię! Zemdlałem. Okej, Zewie, odbieram mój rower z rowerowni, pyk. Okej, więc wyjeżdżamy, bim. Zaraz, psychofanka? Dobra, czas pójść do mojej limuzyny. Ochroniarze, czy jesteście gotowi mnie eskortować? Uwaga, wszyscy na miejsca. Ej, co jest? Ona ma jakieś trzech ochroniarzy, którzy za nią jeżdżą. Zazdro, dobra, ja jadę do domu. Na. Ej, zaraz, zapomniałabym o jednym. Zapomniałam mu powiedzieć, że go kocham. Ochrona, gonić go! Zaraz, czemu oni za mną jadą? Co jest? Ej, co jest? Trzech ochroniarzy mnie goni. Halo! O nie, dobra, widzowie, trzeba skręcić. Co jest? Czy ona na mnie nasłała ochroniarzy? Czemu? Co ja zrobiłem? Dobra, pyk. O, dobra, tu. O, zamykamy dom, szybko. Pyk. O, dobra, stoją przed moimi drzwiami. Co wy robicie? Czego wy ode mnie chcecie? Oh my god, to jest najdziwniejszy dzień w moim całym życiu. Ale dobra, idę spać i dobranoc, widzowie. Następnego dnia. Okej, widzowie, teraz minęło trochę czasu, bo się przespałem i zobaczcie, jest jej najlepsza impreza w Brookhaven. To jest mega bogata impreza i ja spróbuję się tam dostać. Na. Ej ty, weź, ty gościu śmierdzisz, nie masz prawa wejść tutaj. A tak bardzo czekałem na tę imprezę, żeby sobie potańczyć. No ale dobra. Czasami w życiu jest smutno. Ej, zaraz, czy to ty, Fajrot? Dobra, wpuścić go. Co ty zrobiłeś? Zadzwonię do taty, wywalał cię z tej pracy. Przepraszam, dobra, wpuszczę go. Zaraz, co? Ty mnie wziąłeś jeszcze na barana? Co tu się dzieje, widzowie? Ona mnie wpuściła, let's go. Ona jest tak bogata, że ma po prostu ludzi, co ją noszą na barana. Uhu, ale impra! Na. O Jezu, muszę do niego zagadać. Na. Taniec sobie na imprezie. Ej, ty, cześć! Cześć? Pocałuj mnie już, mam na tobie crusha! Co to znaczy crush? Chodź tu, pocałuj mnie! Co jest? Jestem twoją psychofanką, kocham cię, oglądam cię na YouTubie! Zaraz, nie! Ja nie, zostaw mnie! Ej, co jest? Kim ona jest? No przecież ona mnie ciągle goni! Dobra, uciekam!
No to nie masz wyjścia, maleńki. Zaraz, co to ma być? Zabierz go do mojego domu, jedziemy tam, wycałuję go. Nie, ja się nie zgadzam. Halo, policja! Policja, proszę! Podjedźcie po mnie, przyjaciele. O, jadą! Już, już, czy ty go porywasz? Właściwie to tak. No to już, rączki do góry, do góry. Chwila, panowie, mam coś dla was, proszę spojrzeć na mnie. Pieniądze, ile pieniędzy! O mój Boże, dobra, odjeżdżamy stąd. Bierzemy kaskę, odjeżdżamy, wiemy o co chodzi. No, odjeżdżajcie już. Co tu się właśnie stało? Czy ona przekupiła policję? Jak ona jest bogata? Ona może robić wszystko. To nie fajne, bo w życiu nie liczą się pieniądze, tylko szczęście. O nie, chyba jesteśmy przy jej domu. Co tu się odwala? Wysiadaj, fajrociku. Ja jestem ciekaw, co ty chcesz mi zrobić, bo ja się boję. Nie bój się, chodź, zmienimy ci ubrania, więc uwaga. Wow, ale ja wyglądam, nigdy nie miałem takich rzeczy. Dzięki. Jeszcze złoty plecak, żeby mój tata cię zobaczył z plecakiem i cię polubił. Zaraz, twój tatuś? Czemu jakiś tatuś? O co chodzi? No, jesteś moim chłopakiem, więc musisz zobaczyć mojego tatę. Nie? pomocy! Ona jest jakaś nienormalna. O nie, ochrona znowu. Nie ma tak łatwo, chłopcze. O nie, będę musiał poznać jej tatę. To będzie creepy. Okej, Fajrut, zaraz się pocałujemy, ale teraz zrób dobre wrażenie na moich rodzicach, bo oni są mega bogaci. O mój Boże, ja się boję, oni są jakieś pewnie milionerami, albo miliardami, albo tryliardami, albo bilionami. Cicho, idź i tam powiedz, że jesteś bardzo bogaty. No dobra. Na. Dzień dobry. Ciasto, ja nigdy nie miałem ciasta. Zaraz, nie miałeś ciasta? Bo ja byłem z... Cicho! Ja byłem z bogatej rodziny i my nie jedliśmy ciast, tylko homary na obiadek, co nie? No dobrze, mamy homara. Proszę. Ale to ochydnie śmierdzi. No dobrze, dziękuję, zjem sobie. A właśnie, nie przedstawiłeś nas do swoich rodziców, więc zaproś swojego tatę teraz, dobra? Teraz? Pewnie jest tak bogaty jak ja. Inaczej bym był mega wkurzony, że moja szczurka jest biedakiem. No dobra, zadzwonię. Halo, tata, przyjdź tutaj szybko, dobra? Masz moją lokalizację? Już jestem, synek. Jestem, synek, wjeżdżam. Ale dzisiaj było fajnie, o Jezu. O nie, mój tata tu jest, on zrobi nam siarę. Cześć, tata. Cześć, synunku. O, ale się dziwnie czuję. Pizza? Kurde, nie widziałem pizzy od 10 lat. Zaraz, czemu ten gościu jest taki biedny? Czy ty jest z biednej rodziny? Ochrona, zabrać tego dzieciaka. Nie, tato, nie możesz tego zrobić. Zaraz, co? O nie, on ma pistolet. A, Geronimo, i tak cię nie lubiłem, psychofanko. Wow. Uciekłem od psychofanki. Nawet nie musiałem próbować, bo tata mnie wyrzucił. A, on we mnie strzela. Dzień później. Okej, widzowie, więc wróciłem do normalnego życia. Żebranie, proszę, dajcie mi dolarka. Mam kwiaty, zaraz. Hej, mały, dam ci. O, dam ci o plucie, au, nie. On mnie pobił miotłą, Ohio. Zostaw mi mordeczko, proszę, nie. O, co tu się dzieje, ale nie traćmy wiary. Czekamy na więcej osób, wow. Zaraz, czy to jest to, o kim myślę? Nie, to jest psychofanka, zostaw mnie. Ale Fajrucik, ja ci chcę dać tutaj pieniążki. O, ile to jest kasy? Jo, to są miniony. Ja jestem minion dolców. Jeszcze, Fajrucik, masz kluczyki do mojego Lambo Babagini. Kluczyki do Lambo Babagini, wow. Let's go, dziękuję pani psychowanko. Ale zaraz, na pewno coś chcesz. No tak, weźmy ślub. Zaraz, czy ksiądz gra na DJ-ce? Nie, uciekam na piechotę. Nigdy mi się z tobą nie poślubię, psychofanko. Okej, w takim razie dzwonię po wojsko. Tato, ogarnij mi wojsko na Fajrota i wszystkich na niego. Wojsko, raz, wsiadamy do czołgów. Eliminacja Fajrota rozpoczęta. Dobra, widzowie, ja idę do mojego domku i z twoim tatą po prostu obejrzymy sobie mecz Polski w Euro. Zaraz. Wojsko? Czemu? Zamykam i będę bezpieczny, dobra? Chyba się nie wydaje się, że będziesz bezpieczny od czołgu. Wysadzimy ten dom. Nakierować działka. Zaraz, czemu przed moim domem jest wielka lufa czołgu? Czemu ona celuje we mnie? Strzelamy, jeśli nie wyjdziesz. 5, 4. Nie wyjdę, wow. Znaczy co, wow, nie wow. Dobra, w takim razie strzelamy. O,
co tu się dzieje, widzowie? Nie! Mój cały dom się zatopił, ktoś walnął w kanalizację. O nie, jeszcze przypali, dobra, mam plan. Ucieknę tędy, duszę się jednak, dobra. To jednak ucieknę tędy, macie mnie, Dobra, już wsiadasz do statku i bierzemy cię na jacht psychofanki. Zaraz, jacht psychofanki? O nie, widzowie, on mnie wiezie na jacht psychofanki. Ja tam nie chcę być. Zaraz, czy ona robi ślub? O nie, ona robi ślub, ona ma jakieś tam... Co to jest? O nie, dzień dobry, pani psychofanko. W końcu przyszedłeś, teraz czas na nasz pierwszy pocałunek na pięknym morzu. Nie dziękuję bardzo, ponieważ nie zrobię tego. No to wojskowy, przyłóż mu do głowy. Wojskowy? O nie, chyba muszę ją pocałować, inaczej dostanę kulkę w głowę. No to już, całuj. Teraz, czy tam jest rekin? Co jakby na niego wskoczył i odpłynął? Dobra, zrobimy tak, o. No już, całuj, bo inaczej kulka. Nigdy! Ona mi strzela, dobra, szybko, na rekina! I płyniemy, wow! Siedzę se w rekinie, On mnie chyba zjadł, ale i tak on mnie gdzieś przepłynie i wtedy my wyjdziemy i uciekniemy, let's go! Dawaj, najsowo! Dzięki, rekinku, kocham cię! Kwiaty dla ciebie, o! A, tego jest za wiele, on mi ciągle ucieka, mam tego dosyć, złapię go tym odrzutowcem! No, beautiful day, it's a beautiful day, Od kiedy wojsko lata samolotami tak po prostu? Zaraz, czemu ten samolot się do mnie zbliża? To na pewno jest jakiś test po prostu wojskowy, co nie? Czemu on to jedzie szybciej? Fajerocik, to ja, chodź tutaj! Nie, no znowu ona! Zostaw mnie! O nie! Wsiadaj do mnie, chodź na całuska! Nie, zostaw mnie, bo inaczej będę musiał cię posiadkować! Okej, w takim razie przygiąłeś! O, dostałem! Masz, siadkuję cię! Obydwoje chyba umarliśmy. Policja, widać bronię macie. Już, wsiadać do auta, jesteście zatrzymani. Zatrzymani? Już, właź do więzienia. Ale ja jestem bogata, mój tatuś mnie wyciągnie. Nie obchodzi mnie to. A ja jestem biedny i mój tatuś jedyne co to da 2 złote? Już, wsiadać i nie gadać. Proszę, weź tutaj 10 tysięcy i zrób lepszą celę dla mnie. A więc to jest twoja cela, psychofanko. Ona jest bardzo piękna, oczywiście zapłaciłaś mi, więc jest super, masz tableta, iPhone'a, no i laptopa, no i jeszcze tutaj ciuszki, no i w ogóle wszystko, tu przyciski od YouTube'a, a to jest biedna, czyli Fajrota. A, czyli ja mam po prostu kupę w wieśkach, bo już go nazwałem, bo to jest mój jedyny przyjaciel w tym więzieniu. I jeszcze mopa? Jacie. No dobra, ona ma lepiej, co nie? Ej, ty. Jeszcze mam jakiegoś gościa w celi. Hej, Fajrociku. Dasz mi całuska, to dam ci tutaj mieszkać! Nigdy, never ever? No to skoro nie chcesz, to po prostu będzie siłą! Jak to? Czy ona mu płaci? Dobra, pobij go potem, żeby mnie pocałował. Jasne, za tyle kasy okej. Nie! Jak ty wykorzystasz kasę w więzieniu, gościu? Ty nie masz mózgu! Bo przecież kasy się nie wykorzysta w więzieniu. Dobra, widzę, mam plan. Mam nóż! Okej. Jezu, wpadł tutaj, okej. Panie i panowie, chodźcie na zdjęcia. Pokonałem tego złego gościa, więc mogę iść na zdjęcia. Kałasznikow? Oh my god, jak ja sobie to dostał, to by było przerąbane. Dobra, ustawcie się. Jasne. Pyk. Dobra, dostawiamy tutaj, bam. I zobaczmy, jakie zdjęcie wyjdzie. Ale ty jesteś biedny, więc twoje zdjęcie będzie biedne. Ej, co jest? Kto wypuścił? O, te pierdy. Dobra, zdjęcie. Aha, wyszło tak biednie, bro. Teraz ci pokażę, jak się robi zdjęcia, Fajrociku. Aha, ona jest w sukni? Czemu ona jest w sukni? Ja musiałem być w tym stroju. No, bo ona jest bogata. Aha, ona wyszła tak super, bo mam pieniądze i wszystko, bra. Dobra, wiecie co? Ja idę pod prysznic. Okej. O fu, ta woda śmierci. Widzowie, ta woda chyba nie jest zbyt zdrowa, bo czemu jestem zielony, czy to normalne? psychofanka? Hej, Fajrociku, chcesz dostać fajną kąpiel, to musisz mnie pocałować. No, thank you. Wracał do celi. Normalne życie, powrót. Widzowie, znalazłem ukryte lody w tym toalecie. Nom. Dobre. Fajrocik, wezwałam policję na ciebie. Czekaj, co? Już za mną, raz, albo zastrzelę. Dobra, nie strzelaj. On serio strzelił. Dobra. Co to za miejsce? Czemu są kibelki? To
jest nasz więzienny ślub, więc teraz pocałuj mnie, albo on cię zastrzeli. O nie, widzowie, chyba już nie mam wyjścia. Trzeba to zrobić. Czy to będzie pierwszy raz w całej serii, kiedy pocałujemy się z psychofanką? Nie, proszę, tylko nie to. O nie, to chyba do tego dochodzi. Przeciw! Simon! A, co to ma być? A, Simon, wszystko okej? Okay? Ja, psychofanko, twój książę z bajki. Simon, ale ja ciebie nie chcę, ja chcę Fire ucieka. O nie, Simon, dzięki za ratunek. Wsiadaj mi na ręce, uciekamy. A, nie mogę stąd wyciec. A, dobra, tędy. O nie, ona ma pistolet, co jest? A, do policyjnego woza? Pyk. I uciekamy, nara, nira. Let's go. Uciekliśmy jej, Simon. Okej, więc widzowie, uciekłem od niej i czas wrócić do szkoły. Na, siadamy sobie tutaj. Uwaga, bogata dziewczyna przychodzi do szkoły. Witam. Zaraz, ale on jest piękny. Ej, to jest ta sławna piosenkarka i youtuberka. Ej, mogę zdjęcie? Czemu ona jest w waszej szkole? Jestem w waszej szkole, bo chcę się tu uczyć. Prosimy bardzo, nauczę panią oczywiście, tylko o najpierw zdjęcie poproszę. O, ja nie wierzę, że ona jest w naszej klasie. O, trochę przypakuję, żebym się jej spodobał. Merli, mam pytanie, mogę z tą zdjęcie? Nie możesz, ja nie chcę, ja chcę coś do jedzenia. Właśnie, ja też chcę coś do jedzenia. Proszę pani, co dostanę na jedzenia? Dzieci dzisiaj papka z papką. O nie, papka z papką, już wolę jedzenie ze szczura. Dobrze, że ja mam jedzenie swoje. Ile jedzenia, nikomu nic nie dam, bo jestem sławna. Ja, Marlin ma takie fajne rzeczy. Dobra, to ja poproszę tą papkę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. O fuj, to jest kula mięsna. Ej, ty chłopcze, jak ty miesz siedzieć przy moim stołku? To nie jest twój stołek. W sumie to spoko, możesz tu siedzieć, lubię cię. Yo! No tak, ale reszta nie, bo inaczej mój ochroniarz przyjdzie. Halo, witam moich TikTokersów. Zobaczcie, to jest biedne dziecko, któremu teraz dam jedzenie. Co? O mnie mówisz? Tak, patrz, jest to. Serio mogę to... ale pyszne! O, dziękuję ci! Właśnie nakarmiłam bezdomnego człowieka. O, no tak, w sumie jestem bezdomny. W sumie to mi się nawet podobasz. Chcesz ze mną iść na zakupy? Tak, pewnie, mogę. Witajcie, widzowie, jesteśmy właśnie w bardzo drogim sklepie i kupię teraz bezdomnemu rzeczy. Mi? Ja, ale jest fajnie być, naprawdę, taką koleżankę mieć. Dobra, weź co chcesz. O, dobra, dobra, to sobie wezmę. O, ale fajne rzeczy. Koleżanko, naprawdę, thank you. Prawdę, wyglądam dosyć stylowo. No, dobrze, wszystko się nagrało. Miliony lajków na razie. Droga klasy, się Merlin, wasza uczennica ma urodzin, dlatego co jest? Jest, urodziny, ale jej kupiłem fajny prezent. Kulę mięsną i wiadro. Dobra, ja ci przyniosłem torbę. A, to nawet nie jest markowe, to nie jest Gucci. Idź stąd, idź, już. Ja ci przyniosłem kartę do Flipika na 20 zł. 20 zł, ja tego nie chcę nawet. Idź stąd, idź, no. A ja ci przyniosłem gitarę. O, nawet fajne, ale no dobra, dzięki. Uja, ona odrzuciła takie fajne prezenty, mam nadzieję, że ode mnie przyjmie. Uja, ona odrzuca burgera. Nie chcę iść, no. Kanterki, idź stąd, co ty do mnie? No, a ty jak światy spadła. Oj, fajrącik, co mi przyniosłeś? Ja przyniosłem wiadro i kulę mięsną. Ale do czego to? To jest do tego, żeby patrz, rzucać do kulę mięsną do wiadra, tak się nauczyłem u szczura. Simon, fajny prezent? Naprawdę tutaj, przecież ona cię pobije chyba. Nie pobije mnie chyba. Fajro, to było przepiękne, dziękuję ci, najlepszy prezent. O, kocham cię, Fajro, naprawdę. Jo, udało się. A, yeah. Czemu mam różowy plecak? Dobra, wziąłem najpyszniejszego hot doga, jaki i był. Ale cię schrupię, naprawdę. Nie jedz mnie, proszę. Co mówi? Dobra, nie, zjem to i tak, nie patrzę na to. Merlin, co to jest? Tak, to jest piesek, Fajro, chcesz dołączyć do ekipy? Co? Do ekipy? Jakiej ekipy? Simon jest w niej i poczciwy mózg. Poczciwy mózg? Gdzie jest poczciwy mózg? O, siema, poczciwy mózg. Dobra, to ja to zaczynam nagrywać. Dzisiaj przyjęliśmy do ekipy bezdomnego. Witamy. Dzień dobry, jakiego bezdomnego? No, bezdomnego, czekaj, będzie dużo lajków. Zostawcie lajka, jeśli chcecie $1 dla bezdomnego. Dobra, nasza limuzyna podjeżdża. Czemu ten hotdog w ogóle mówi? Dobra, wyrzućcie go do śmieci, nie wiem co to jest. O, limuzyna, o ja. Dobra, podwożę was na koncert, jesteście gotowi? Co, jaki koncert będziemy śpiewać, Simon? No oczywiście, że to jest nasz trójkoncert. Stresuje się, tyle osób przyszło na nasz koncert. Co, my będziemy tu śpiewać? Dobra, wszyscy gotowi? Będziemy milionerami z tego koncertu, lecimy! O ja, dobra. 3, 2, 1. Ej, kiedyś mieliśmy dużo siana. Ej, teraz mamy mało siana.
Ej! Simon, czy coś czujesz? To nie jest przypadkiem twoja czas na rapy? Kiedyś my wszyscy zbieraliśmy siano. Dzisiaj mam bardzo dużo siana. Nie takiego, jakim myślicie, tylko w kanapce. Oooo! Dowolnie robię skok! Wow! Wow! Yeah! Oh, yeah! Dobra, nie wiem dlaczego, ale Merlin kazała mi tu postać. I po prostu postać, co ona tam robi? Widzowie, za chwilę powiem mu, że on jest moim wybrankiem i będziemy razem do końca życia. Halo, przepraszam, nie mogę wytrzymać obietnicy. Halo, miałeś nie wychodzić, co zepsujesz tam odcinek. Dobra, widzowie, powiem mu to teraz. Będziemy mężem i żoną. Co? Jak to mężem i żoną? Nie, ja się nawet nie znam. Ale, gościu, to dla wyświetleń. Nie, ale nie wszystko się robi dla wyświetleń. Filmiki nagrywa się tylko dla widzów. Ale cicho bądź, idziemy, szybko. Co? Czemu idziemy? Nie. Nie, nie, proszę, co się tu dzieje? Czemu to jest... Simon, czemu ty jesteś księdzem? Wiesz co, to tylko do TikToka, Fireout, ale dobra, przychodźmy, czy zostaniesz mężem i żoną Warnej, Warnej, coś tam? Co? Tak, zostanę! Dobrze, Fireout, a więc teraz, czy ty chcesz się pocałować? Nie, ja nie chcę! Nie masz wyboru, całuj się! Nie, nie, proszę! No weź, szybciej, dobra, podchodzimy do siebie. Nie, ja nie wiem, czy chcę, ja nie wiem, czy chcę. No chodź! Nie, się mężem i żoną. Co to miało być? Dobra, rób cięcie. Haha, jesteśmy mężem i żoną, do wyświetleń. Nie było, miało sensu. Co się stało z nią przez tą sławę? Dobra, Fire, teraz masz się napakować, bo musimy fajne zdjęcia zrobić z wakacji. Nie, ale ja nigdy nie pakowałem w życiu, no. Pakuj. Aaa, moje ręce, one mi się niszczą. To jest rośnięcie mięśni, gościu. Dobra, jeszcze raz. O, 300 kilo. O ja, to jest niemożliwe. Dziecko, 300 kilo. Co jest z moim ciałem? What? Marilyn Monroe, czemu ja tak wyglądam? Ja, ale fajnie wyglądasz. O ja, ale jestem pokerem teraz, ej. Ej ty, złaś mi z ławki. A masz. Dobra, Fireout, teraz trzeba zgarnąć followersy. Idziemy ukraść bank. Co? Jak to ukraść bank? Co ty chcesz? No, chcę złamać prawo, żeby dostać dużo lajków. Czekaj, nagram to. Ty idź rabować. No nie, ja nie będę rabować dla jakichś lajków, no, to jest bez sensu. Dobra, to sama to zrobię. Nie. Jezu, my rabujemy bank dla lajków. Kto to w ogóle nagrywa? Co z kamer będziesz wzięła nagranie? Dobra, Fireout, wybórz to. Jest, udało się, bierzemy kasę, Fireout. O nie, co ty robisz, psychofaneczko? Halo, policja, zatrzymać się. Nie, jeszcze nas złapali, psychofanka. No co, przynajmniej będzie dużo lajków. Widzisz, co narobiłaś, jesteśmy w więzieniu. Ty robisz jakieś dziwne rzeczy tylko dla wyświetleń, no. Fireout, zobacz, jakie wyświetlenia będziemy robić. Nagramy tutaj live'a. Nie, nie rób tu live'a. O, siemka, nie rób tu live'a, no. Dobra, chodź wtedy, uciekniemy z więzienia. O, jak fajnie. Dobra, nie nagrywaj tego wszystkiego. Hop. Patrzcie, uciekamy teraz z więzienia. Nagrywaj tego, no. Fireout, jesteśmy wolni, jesteśmy mega sławni. Wiesz, jak to nam dało lajków? Mnie to nie obchodzi, wiesz co? Ja w ogóle z tobą nie chcę być w ekipie, nie chcę być z tobą w ogóle. Jak to? Nie, proszę, nie. Bracio! A co się dzieje? Czemu to jest... O, psychofanka? Dostaw mojego Fireouta, ja jestem z nim. Ale jak to? Co, one mają takie same głosy, co tu się dzieje? Czy one walczą ze sobą? Co jest? Dwie na jedno? A co tu się odwala? Jezu, jeszcze ten piesek atakuje. Co tu się odwala? Dobra, wiecie co? Ja w tym czasie mogę uczyć, jak one się biją. Szkoda, że nie mam robuxów. Moja mama mi nie daje nic nigdy, bo nie mam mamy tak naprawdę. Mieszkam sam na świetniku, ale w sumie fajnie. Karabkę ze szczurem, pyszna. Ej, ty! Haha, czy ty jesz karabkę ze szczurem? Czy ty w ogóle masz ubrania z Adidasa? Nie, ja mam ubrania ze śmietnika. Co za biedak, ale cię zbuluję. Nie, proszę, tylko nie to. Au, przestańcie, chłopaki, ale czemu mnie bijecie? Nie, idę do kąta. Jeszcze skopa, Ciebie w ogóle nie stać na burgera, gościu, naprawdę. Wlatujesz tutaj. Nie, Ej, wy, co wy zrobiliście Fireoutowi? Ej, lepiej odejdź od nas, bo my jesteśmy kozakami, a ty nułowska. Chodźcie ze mną do łazienki, chodźcie. No nie wiem dlaczego, ale dobra. Za mną, chodźcie za mną, no. Dlaczego niby mamy iść, no co? I teraz, Amasz, uduszę cię, Amasz. A, ty, jaką ona ma siłę? Amacie! Nie, ale ona jest silna, Nikt nie będzie bić mojego Fireoutika. Ej. Kto tam wszedł? Duszę cię, nie wchodź tu, nic nie widziałaś. Pomocy, burczy mi w brzuchu, bo mnie wyrzucili kanapki. Ej,
Fireout, cześć. Cześć? O właśnie, zapomniałem podziękować ci za ratunek. Spoko, już nie żyję, znaczy żyją, tak. Co? Chciałbyś coś zjeść pewnie, powiedziałam, że miałeś kanapkę z szczurem. No, miałem kanapkę ze szczurem. Pani, czy mógłbym coś zjeść za darmo? Nie, za darmo nic tu nie ma. Czy pani, jak to nie ma nic za darmo? No, nie ma, chcesz ktoś kupić, dziewczynko? Fireouciku, poczekaj tu chwilkę, dobrze? A, dobra, już ci dam, dziewczynko. Co się tam stało? Ej, co ty robisz? Nic, Fireoucie, bierz co chcesz ze stołówki. No dobra, czemu pani od stołówki leży, nie mam pytań. Wszystko dla ciebie, ale kiedyś się poślubimy. Ona jest naprawdę dziwna. A, szymasz. Robuxy, proszę. Ej, ogólnie to ta dziewczyna jest jakaś dziwna. Ona tam stoi i mnie podgląda. Zobaczcie, czekajcie, podjadę tu. Zobaczcie, patrzy się na mnie, ona tak jakby się ukrywa. Jezus, ja się jej boję trochę, od rana na mnie stoi. Ale dobra, może ktoś mi da Robuxy, proszę. O, a co to za dziecko, może dam mu Robuxy. Tak, w końcu będę mieć na kanapkę ze szczurem. Dzieciaczku, proszę, za 3 sekundy ci dam. 3? Ha, nie dostaniesz nic, nie daj nic biedakom, dzieciakom. A, super, no, zostałem jeszcze oskamowany. Co ona mu mówi? Rozwalam się auta. To jest, co się stało? Co tu się odwaliło? Ona rozwaliła Lamborghini. A co jest? Zostaw mojego Fireoucika. Spada stąd, żeby mnie nie było. Ja tutaj nie byłem, nare. Po całym dniu trzeba się wykąpać. Bąbelki, na. Udało mi się tutaj do tego domu dojść. O, jeszcze muszę wejść na pewną sprawę. O, jak dobrze, naprawdę. Coś nie widzę za tym oknem? Czy to jest jakieś... Nie, czy ona... Nie. O nie, czekajcie, czy tu stoi... Psychofanka? Nie, to jest niemożliwe. Ona tam stoi. Mówiłem wam, ona jest dosłownie wszędzie. Dobra, zasłonię rolety to... O, dobra, teraz mnie będzie widzieć. O, jest. O nie, jeszcze się patrzy tu. Dobra, wychodzę stąd, nie mogę się normalnie załatwić. No, dobra, tutaj mnie nie widzi. Zamknę drzwi jeszcze, ja nie mogę. Ona tu jest przed moim domem, no. A, dobra, idę spać. Nie ma na szczęście tu psychofanki. Dobra, to jest ten dzień, w którym mogę kupić auto za 1000. Proszę pana, mam 1000 zł. Co kupię za 1000 zł? Najgorszego grata, który jest rozwalony. Tak, o takim marzyłem. O, Fireout, dziwne zbieg okoliczności, że ja też dzisiaj kupuję autko. Nie, to nie jest zbieg okoliczności, ty mnie śledzisz. Nie, wcale nie. Dobra, proszę pana, ja chcę coś za 1000 000 zł, bo mam tyle. No to najlepsze. Proszę, to dla pana. Dziecko takie coś kupuje, okej. Co? Ona ma furę Lambo? Fire, odchodź do mnie, dam ci jeździć. Nie, ja jeżdżę swoim, ja nie chcę z tobą się zadawać, ty mnie śledzisz. Pięknie sobie pójść na basen. Ej, co jest? Ktoś tu się topi. Pomóż mi. Dobra, czekaj, wezmę cię. Jest, udało się, dobra. Co jest? O nie, co jest z tobą? Co ja mam robić? Usta. Dobra, nie. O fuj. Dobra, już, jesteś żywa, proszę. O jest, dobra, lepiej stąd uciekaj, bo jest gdzieś taka dziewczyna, która naprawdę nie lubi, o nie. Ty, czemu Gzaś usta zrobić? Bo umierałam, proszę, zostaw mnie. Fireout, czy to była prawda? Tak, to była prawda. Nie, co ty zrobiłaś? Nikt nie będzie stawał na przeszkodzie, nikt. Może we mnie nie celuj, żyjesz, halo? Tak, proszę, zabierz mnie do szpitala. Stary, wiesz, że możemy sobie tu połamać kości? Ale w sumie to będzie ryzyko. A, ja też uwielbiam ryzyko. Skaczesz Fireout pierwszy? Dawaj ty pierwszy, ziomek, dawaj. Jesteś naprawdę moim najlepszym kumplem. Wow, jak skoczył! Kto tam jest? Co tam się dzieje? Nie jesteś najlepszym kumplem, ja jestem najlepszą kumpelą Fireouta. O, Fireout, ratuj Rekin! O, Rekin tam jest, o nie! Dobra. Ja się boję skoczyć. Uderzyłem mnie. O, ziomek, złamałem sobie nogi. Co jest z moim ziomkiem? Zostaw Fireouta, zostaw go! Dobra. Co? To chyba mi się złudzenia robią. Fireout! Ten twój kolega chyba źle skoczył, bo nie widziałam go. Zrobię ci usta. Nie, proszę, nie! Nie, pomocy! Nie, tylko nie, ja żyję! Dobra, idę stąd, na moich rękach, Fireout, to tak nie może się skończyć, za dużo ludzi z nas. Trafimy razem do więzienia i tam będziemy na wieki. Nie, co ty gadasz? Nie mogę się ruszać, przestań. Fireout, jedziemy już. Gdzie my jedziemy? Co, na plecach?
planuje. Co ty robisz? Czemu na komisariat? Halo, policjanci, złapcie mnie, strzelam was! Na 10 lat do więzienia, raz, dwa, raz, dwa. Nie w tej samej celi z nią, błagam, proszę. W tej samej celi z nią. Nie! Włazić tam, włazić! O, czemu ty to zrobiłaś? Fajno, teraz będziemy razem na wieki wieków. Nie, proszę, wypuśćcie mnie, nie w tej celi. Och, przynajmniej są inni ludzie. Ej, wy, was tu nie powinno być, chodź tu. I ty też chodź tu. Wypad stąd, no, idźcie do innej celi. Fajrociku, teraz będziemy razem na wieki wieków. Nie, nie, i mamy jedną toaletę, o nie. Dobra, Fajrout, proszę, to jest twój śpiwór, usiądź. Boję się trochę, i co? Związuje cię, Nie, nie, czekaj, co, nie mogę się ruszyć, pomocy, czemu to zrobiłaś? Zawsze mi uciekałeś, to teraz nie będziesz mógł. Pomocy, policjanci, policjanci. Co tu się dzieje? Macie kulę mięsną, ja się tym nie interesuję. Nie, proszę, nie, proszę, ale przywiązała tu. Czuję się trochę, jakbym był w pajęczynie, a obok mnie jest pająk. O nie, nie, pająk, nie, ona jest pająkiem. Czemu mnie tak przebrałaś? No już mam dosyć, strażnicy, wypuśćcie je stąd. Mam jakiś metal na rękach, nie, co to jest? Panie policjancie, możemy wyjść na chwilę na boisko? Pewnie, pewnie, idźcie. O, dobra, o, przynajmniej w końcu odpocznę od ciebie. No nie, czemu za mną idziesz? No, bo jesteśmy razem. Dobra, to jest jedyny moment, kiedy mogę uciec. Papara, papa, psychofanka, na. A kurczę, czy tędy przejdę? Papa, psychofanko! Ej, ja nie jestem tak, ej no, wypuść mnie, halo! Nubek, nubek, i co teraz mi zrobisz? W końcu, na. A co, ona ma siekierę? Spokój się! Fajrout, Fajrout, wróć do mnie. Nikt do ciebie nie wrócę. 10 lat później. No, ohydne to było. No to co, jesteście mężem i żoną, cieszycie się? Nie, ja się totalnie nie cieszę. Co teraz mamy robić? Ja nie chcę, ja naprawdę już. Fajrout, teraz zamieszkamy razem i będziemy mieć dzieci. Zobacz, wszyscy mi bają brawa. Nie, nie, czemu ty masz cały różowy dom? Taki twój ulubiony kolor, jak chcesz może być zielony. Nie, ja już nie chcę nic, nie. Fajrout, Fajrout, idziemy adoptować dziecko. Co? Nie, zostaw mnie. Fajrout, bo wyjmę pistolet. Dobra, niech ci będzie, idę no. O, dzień dobry dzieci, dzień dobry. Przy nas adoptować. Fajrout, którego wybieramy? Wszystkie może weźmy, tak, w ogóle, ja nie chcę żadnego dziecka, do najgorszych dni na, w moim świecie, no. Ja wezmę resztę, chodźcie, chodźcie, chodźcie za nami, wszystkich adoptujemy. Mamy 10 dzieci, co to ma być, no? Dobra, idźcie się tu bawić, zostawcie mnie, ja nie będę się z wami bawić. No nie, jeszcze tutaj 10 dzieci, więcej może. Fajrout, te dzieci już mi się znudziły, wypuśćmy je na wolność. Dzieci, wychodźcie, wychodźcie, proszę, idźcie wolno. Nie, co pani, co ty robisz, co ty, no gdzie one pobiegły? Nie wiem, po prostu sobie gdzieś poszły. Dobra, jesteś dziwna, naprawdę. Czy ty mnie zrzucasz? Dlaczego to robisz? Nie będę z tobą! Ukradłaś mi rzeczy z fajrout.pl! I w ogóle ten list jest fejkowy! Co ty mi zrobiłaś? Fajrout, nie rzucaj mnie! Rzucam cię, to już jest koniec naszego związku! Przykro mi! Haha! W sumie to ci nigdy nie lubiłem, wiesz? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam! Kupiłam ci nawet kwiaty! Dobra, zostaw mnie! Ty jesteś naprawdę oszustką! Pobiłaś moich kolegów! Dobra, idę stąd! Pa, pa! Mama! Mamo, mamo! Tak, córeczko, co się dzieje? Mój chłopak mnie rzucił i chce go z powrotem, bo inaczej zniszczy każdego. Córeczko, dobrze, już to ogarniemy, spokojnie. Tatuś się tym zajmie. No, a jak się nie zajmiecie, to ja zniszczę ten dom i wszystko. Halo, halo, chcielibyśmy zaadoptować zielone dziecko o imieniu Fajrout. Ej, to fajnie, wiecie, że nie miałem rodziny od 200 lat? Dziecko, ty masz 2 lata. No ja rozumiem państwa, ale nie wiem, czego chcecie. Co? Ej, ty chcecie mnie. On jest potrzebny, bo moja córka chciała, będzie idealny. Ale co? Czekajcie, coś mi się... nieważne, a czym jeździcie? Jeździmy bardzo fajnym autkiem, bardzo drogim. Ej, czy nam odholowali auto? A, mężu, biegniemy! O, odholowali auto, ej! Moje auto! No i super, pierwszy dzień. Proszę pana, mogę się dowiedzieć, czemu wyglądam w ten sposób? No bo moja córeczka prosiła, żebyś wyglądał jak jej ulubiony Ken. Nie, dobra! Ale Ken ma białe ząbki, chodź do dentysty. Ale o co chodzi, jaka córeczka, nie wiem. O, dobra, ale do dentysty się przyda, bo nie byłem. O, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! My chcieliśmy do dentysty, tak tata powiedział.
powiedział. O tak, ty co, Simon Johnson, zapraszam. O, boję się, tato, ja nie chcę. Spokojnie, synku, będzie dobrze. Do czego to służy, proszę pana? To jest praca hydrauliczna do miążenia małych dzieci. Tutaj go damy po zabiegu. A co? Co to miało się? Aha! Co się dzieje z tato? Proszę pana, proszę mu zrobić białe ząbki jak Kenowi z Barbie. To powiedz, Simon Johnson, to jest bardzo brutalny syn, proszę wyjść. Dobrze, dobrze. Proszę to zrobić, dobrze. Syneczku, boisz się? Aaaa, ja nienawidzę. Nie, proszę, nie, czekaj, spokojnie, pomyślmy. A więc zacznijmy najpierw od może jakiegoś znieczulenia, tutaj idealnie ci się przyda. To jest paralizator, proszę, o, jestem znieczulony. Dobrze, i teraz trzeba sprawić, czujesz coś? No, proszę pana, co to się stało? To tak ma być? Tak, to ma być, to teraz panu tutaj lekko ząbki wyczyszczę, co są wyleciały. A, to jest mop, proszę pana, moje zęby, nie mam zębów, proszę pana, nie mogę mówić. A dobrze, ja właśnie nie widzę, bo maseczka mi to zasłania, ale teraz troszkę... Nie, to jest sekiera, proszę pana. Proszę pana, czy tak powinienem wyglądać? Oczywiście, bo ja nic nie widzę, czy tak ma być? Pewnie, jaki pan śliczny, tutaj ząbki panu umyjemy. To proszę pana, czemu ja mam jednego zęba? Co? Jak jednego zęba? Jezu, kto ci to zrobił, dziecko? Jakie? Nie, no ratujcie go! I uwaga, teraz ostateczny efekt, jeszcze tylko ci zdjęcie zrobię, obróć się! Ja się boję, ja nie chcę! No obróć, już jest wszystko gotowe! No dobra! Wyglądam pięknie? Jak pan ocenia? Wygląda pan przepięknie, jak moje własne dziecko, to jest dzieło sztuki. Serio? To pokażę tacie, dobra. Tato, jak wygląda według ciebie, tato? Jezu, co to za pan? Proszę to zmienić, to wygląda ohydnie. Gdzie on uciekł? On uciekł gdzieś, co? Moja córka mnie znienawidzi. O co chodzi? Ja nie wiem, o co im chodzi. Córeczko, jesteś gotowa? Mamy dla ciebie prezent, tylko nie otwieraj oczu. Jaki prezent? A, że ja, dobra. No nowym bratem. Ej, ciekawe jak wygląda moja siostra. Ej, ona tam jest, ale nie mogę jej zobaczyć tam przez to. Córeczko, no chodź tutaj, czekaj. Tata, się boję, serio, naprawdę? Ja, ona tam mówi coś. No halo, rodzice, je zakrywajcie, je chcę ją zobaczyć, no. Czemu nie ją zakrywają, no, halo. No, dobra, czekaj, się przejdę, Fireout, znowu jesteśmy razem! Aaaa, nie! No! Dlaczego? Proszę pana, co to ma być? No, myślisz, że dlaczego się adoptowaliśmy? Chcemy to dla mojej córeczki. No, tatusiu, jesteś najlepszy, naprawdę! Kocham go! Nie, zostaw mnie! Fireout, przygotowałam całą noc na granie w Robloxa, czaiś to? Ja nie chcę, wiesz? Ja w ogóle z tobą nie chcę być, idź sobie! Ale jak to? Jak to? A jak ci dam 10 tysięcy Robuxów? Nie. A zaszczekasz za 10 tysięcy Robuxów? Nie, nigdy! Zrobisz wszystko, mam pistolet na kulki! Aaa, no nie! Co mam zrobić? Zaszczekać! Co? O co tu chodzi? Dobra. Ref! Bo się dlatego cię kocham. Fireout, idziemy do sklepu. Mam nadzieję, że mi kupisz jakieś rzeczy. Dobre sobie. Ej, a kto to tak jedzie na tym rowerze? O, moja BFFF, Best Friend Forever. O, to twój chłopak? No. O, mam nadzieję, że byłeś dla niej miły. No, to chodźmy do sklepu. Dobra. O, Simon, widzę, że sobie dorabiasz na kasie. Dobra, to ja wezmę to. O Jezu, nie jesteśmy na to troszeczkę. No, mam nadzieję, że kupisz coś swojej dziewczynie. Nie. Masz kupić, albo będę wkurzona. Jezu, co ty mi rozkazujesz? Dobra, kupię Doritosy, nie jesteśmy na więcej. Więcej! Dobra, to pizzę. Więcej! No, dobra, to kupię to. Ale mnie nie jesteś na... Dobra. A, proszę pana, wszystko dla mojej dziewczyny idzie. Niby dziewczyny, bo jej nawet nie lubię. Dobra, proszę, no. Dobra. Dziękuję ci, Fireout, że zrobiłeś to z własnej woli. No, z własnej woli, 100%, to prawda, no. Okej, dobra, zrobiła sobie drzemkę psychofanka i ja muszę stąd zwiać. Nie mogę tu siedzieć więcej, zobaczcie jak ja wyglądam. Po prostu wrak człowieka. Okej, ona tam śpi, okej, to wychodzę tędy. Teraz trzeba wejść do windy na samą górę i będę musiał skakać, o Jezu, to będzie bolesne, ale... O, dobra, uwaga, robię skok, moje nogi, aż mnie bolą, dobra. Możemy już uciec, jest, udało się. Teraz zostanę bezdomnym dzieckiem, tak będzie lepiej. Nam, znalazł kanapkę. O Jezu, jak dobrze, przynajmniej tyle. O, Fireout, czemu od nas uciekłeś? Halo, tak nie wolno. Właśnie mogę, to wy nie możecie mnie brać. Wracaj tu, dziecko. Nie, bo zadzwoni na policję, nie może pan tak robić. O, dobra, przemyślisz to sobie i wrócisz do nas. Nie wytrzymasz na dworze, pa, pa. Ale tato. Spokojnie.
spokojnie, wróci do nas córeczko, spokojnie. Dobra, jedźcie sobie, kurczę, no. Ja tu sobie poradzę. O, kanapkę ze szczurem, o. O tak, już się nie mogę doczekać, aż zostanę zaadoptowany, serio. Zaadoptowany, ty sobie nie wyobrażaj se dużo. Zobacz na mój plecak, przecież to mnie zaadoptują. Chyba prędzej mnie, bo ja mam pieska, hehe. Nikt nie chce tego twojego obskurniaka, Juniora. Nie nazywaj tak Juniora, rozumiesz? Poczekamy na rodzinę i zobaczymy, kogo wybiorą, he? Pierwsza rodzina? Słyszę? Kroki? Tak, pierwsze... Czy to jest... Nie, to jest niemożliwe. Czy to jest Freeze? Więc tak, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy zaadoptować Baby Fireucika i będziemy go ubierać na szyciu i ogólnie będzie mega fajnie. Co? Ekipy net masz, proszę, trzymaj, to jest limitowana rzecz. Wow, co jest, ale czemu nie? Dobra, to loot ekipy dostałem, daj mi go, mogę z... ale pysz loot ekipy, dobra, Baby Fireucika, mógłbyś chwilkę poczekać? Tak? Ktoś mi dzwonił, muszę odebrać. Z Wersów, musimy jechać na koncert. Co? Na koncert? Jaki koncert? Mamy koncert jakiś? Tak, chodź, musimy. Jo, pierwszy dzień już koncert, ale koncert. Zak. Ej, a czy my jeździmy to? Jedziemy Lamborghini, Lamborghini. Tato, najlepszy jesteś, serio, Frizie. Tato, gdzie my podjechaliśmy? Pod koncert? Tutaj jest? No tak, tutaj jest koncert, chodź, Baby Fireuciku. Dobra, idę. O, tam Wersów czeka, moja mama, Friz, szybciej, zaraz zaczynamy, szybko wchodź. O ja, szybko, dobra, idę. Cześć, mamo, jesteś moją nową mamą. Ja tutaj chłopiec, no dobra, no to cześć. O, cześć, mamo, jesteś najlepsza, uwielbiam was. Kiedy ten koncert, tato? Wiesz, to syneczko, już się rozgrzałam, za chwilkę mama zacznie. Dobra. Tato, czemu jest tu motor? Halo, co się dzieje? Jesteś gotowy, synku, to jest najlepszy koncert, najważniejszy, to będą miliony ludzi. Dobra, I'm ready, będę śpiewać. Wow, wjeżdżamy. Nikt nie przyszedł, tato. A jednak przyszli, wow! Ile osób, siema, siema! Wow! To czekajcie, kto teraz będzie śpiewać? Czekaj, nie. Synku, zaśpiewaj swoją pierwszą piosenkę, dajesz! What? Ja mam śpiewać, ja nie umiem nawet, dobra, okej. 3, 2, 1. Ej, tato, fajnie, że mnie zaadoptowaliście. Ej, kalince zbiorę liście. Ej, a raczej Wersów, bo tak się tu nazywa. Tato, teraz ty zarapuj, bo masz niezła ksywa. Pod tytułem Freeze. Zaadoptowaliśmy tu synka. Ej. Bo go bardzo kocha tu Halinka. Ej. Ej. Ale nie nagrywamy i nie potrzebujemy go do odcinka. Ej. Ej. No i mamy tu czajniczka. O, cała widnia w dnia z nami sobie tańczy. Nawet jakaś pani, która nas nagrywa sobie tłumaniaczy. Ej, kto to nas nagrywa? Tato! Przecież ona nie mogła nagrywać tego koncertu. Gońcie ją! Dobra. O, dziękujemy za koncert, było pięknie. Pozdro. Tato, co teraz robimy? Jakiś... No, co to jest? Nieważne, musimy wyjść stąd szybko teraz po koncercie. Ale to jest jakaś fanka, ona idzie za nami, tato, ona będzie nas śledzić, no. O Jezu, czekaj, podpisać ci autograf, zdjęcie, czy coś? Właśnie, podpiszemy ci autograf i zdjęcie, ale please nie idź za nami, dobra? Nie mów kolegom. Oko, nie powiem, ale podpiszcie, please. Uja, mój pierwszy autograf, ale się cieszę. Dobra, to spadamy już? Dobra, tylko pamiętaj ani słowa, chodź, synku, idziemy. Spoko, spoko. Freeze tu jest, chodźcie wszyscy. O nie, tato, uciekaj. Gonią, nie, fani przyszli. Dobra, przynajmniej za mną nie biegną, bo jestem no-name'em, ale za moją rodziną, nie. Jezu, mamo, ja mam pudrę na twarzy, pierwszy raz byłem w manikiurze, co to jest, czemu tu jest tylu kamerzystów? Właśnie, manikiur, poczekaj, zapomniałem się umalować. Co? A, dobra, to my jesteśmy w Dubaju? Dobra, słuchaj, synek, na 3, 4 musimy zacząć dobra. Tańczyć. Dobra, jestem gotowy? 3, 4 Na 4 na dobę, no. Dobrze, dobrze, mamo, dobrze nam idzie? Dobrze? Tak, jest. Tato, kolejna scena jest w samolocie, no nie gadaj. Tak, syneczku, ale teraz się i nagrywamy. Dobra, o, tam jest kamerzysta, dobra, to co, mamy tańczyć, czy co? Czy ja czuję turbulencję, tato? Kto kieruje tym samolotem? Mama kieruje tym samolotem, mamo! Chłopaki, bo coś mi pika takiego dziwnego. Nie, mamo, my się rozbijemy, Jezu, ten samolot chyba, nie wiem, co się dzieje, tato! My rozbijamy się! A nie! Kto kręcił ten teledysk, gdzie mam iść tutaj? Mamy skakać, tato? To jest bezpieczne? Synku, to jest jedyna okazja nasza. Dobra, szybko, nagrywaj to kamerzysto! O nie! O Jezus, porzuciła mnie tam ta rodzina, bo źle wyleciałem z samolotu. Jakaś rodzina! Patrzcie na to, jakie słodkie, jestem taka dobra! Dzień dobry, proszę pani. Jezu, Halinka, przecież to jest idealne dziecko, zobaczcie, jakie ono jest słodkie. A przecież zrobię z nim koszulki i zarobimy miliony. Co? Mężu, nagrywa jak płacze. Zobaczcie, widzowie, ono jest takie słodkie i biedne.
Co wy robicie, goście, no? Zostawcie mnie, no. Temu mnie nagrywacie w ogóle. Dobrze, a więc pierwszy challenge to będzie rzut dzieckiem. Takie piękne. Co? Będziecie mnie rzucać? O co chodzi? Dobra, Helinka, nagrywasz się, to jest 100 punktów. Nie, proszę, nie rzucajcie mną. A, co jest? Idealnie. I cyk, Helinka, 1000 złotych. To nawet nie bolało w sumie. Ale co to, czemu rzucacie w dzieckiem? Co tu się dzieje? Ja nie chciałem być rodziną youtuberów, serio, no. Jedę na dachu, tato. Synku, bo ty jest hardkorowa, my tylko takie rzeczy robimy. A, co to się nagrywa w ogóle? O, spadłem z niżącego auta, pomocy. No dlaczego to się nie nagrało? Ja to powiedziałem na głos. Przepraszam, synku, kupimy ci wszystkie. Albo czekaj, chciałem was widzę przeprosić, ponieważ co? Mój synek spadł z dachu. Co, on nagrywa, przeprosi, nowe wideo i na czarnym tle? No nie, no. Dajcie mi lody i zabierzcie do domu, proszę. No nie, już w domu i od razu nagrywki. A, tak. Złapię sobie pizzę. Helinka, nasze ostatnie wideo miało 10 lajków, aż dlatego mam jeszcze lepszy pomysł. Tylko 10? Zagrywam piosenkę z naszym dzieckiem. O, synek, śpiewaj, śpiewaj. Co? Pierwszy dzień zobaczyłem to dziecko. Mega wzruszyłem się. Od razu pomyślałem tu z Halinką, jak mogę wybić się. Wtedy ja zostałem zaadoptowany. Ale ja, tato, ty mnie nagrywasz i robisz głupoty. Wiesz o to o tym? Tak, wiem, synku, o tym. Piękna piosenka. Ej, ale teraz wszystko już się zmieniło. Ej, mamy siano, mamy hajs. Ej, synek do mnie podchodzi rano i mówi: tato, jesteś nice. Ej, i wtedy mamy hajs i robimy sobie płytkę. A, wydajemy ją i spaliliśmy Lamborghini, które nas nie stać, więc weźmiemy kredyt. A, chyba, że nas wybijecie na YouTubie. Tato, już skończyłem, mogę już skończyć, proszę. Synku, nie, jeszcze masz rapuj mikrofon. A, o, dobra, yo, nie wiem co śpiewać, ale rapy są fajne. Ej, może zakończmy tą lemoniadę. Synku, ta nasza nutka tak super wyszła, że nie ma tylko dla YouTuberów i miejmy nadzieję, że nas wpuszczą. Ile mamy lajków? Nas pan wpuści? Wie pan, że jesteśmy mega sławni, mamy nutkę na YouTubie. A ile ma wyświetleń? Proszę pana, niech pan spojrzy na mój telefon, proszę. Tutaj jest 100 wyświetleń i 10 lajków, proszę spojrzeć. Tylko tyle? Nara. Tutaj są prawdziwi YouTuberzy, którzy mają miliony subskrypcji. Co? Serio, proszę pana, nie chce nas wpuścić, bo nie mamy subskrypcji. No proszę pana, ale my się tak staraliśmy z synkiem, ten klub jest najlepszy, proszę. Proszę, wpuść nas, proszę, tam są YouTuberzy. Boże, moi sławni. Nie, nara. Synku, myślałeś, że tak łatwo się poddamy? Co? Trzymaj kamerę, ja ci tam wrzucę i nagrasz ich wszystkich, okej? Nie, tato, ale jestem mały i one... A! Co ty robisz, tato? A! Nie, nie wrzucaj, a! Dobra, jednak syneczku, wyjdź na drabinie, bo tatuś źle przemyślał. O, no spoko, mamo. Dobra, przeszedłem, jest, udało się, dobrze. Co mam teraz ich nagrać, najsławniejsze youtuberki? Oja, one, o czym one gadają? No, ja tam nie lubię tego youtubera, ale wiesz, no. Jakby nie mogę nic mu zrobić, bo współpracę potracę i takie rzeczy, dobra. No wiesz, jak jest. Dobra, podejdę troszeczkę bliżej, żeby zobaczyć jej twarz, dobra? Uwaga, no, uwaga. Dobra, jeszcze tutaj bliżej ją nagram, okej. Okay. Co to za dziecko, co to jest? Wcale pani nie nagrałem, jak pani mówiła te dziwne rzeczy. Pomocy, tato, pomóż, tato! Złap mnie, proszę! Stać, masz złapać go, złapać go! O nie, zostawcie mnie, szybko, balkon! O nie, one idą po mnie, nie, muszę skoczyć, tato, gdzie jesteś, tato? Skaczę! Dobra, one nie skoczą, nie mają psychy. Nagrałeś tego, dobra, chodź. Nagrałem wszystko, tato. O, czyli będziesz milionerami, wiedziałem, że jesteś dumny z ciebie, yes. Tato, chodź. Dobrze, udało się ich nagrać, super. Tato, czemu jesteśmy przy tym wielkim domu pięknym? Ponieważ, synku, nasza piosenka jest tak popularna teraz, że jesteśmy bogaci. Co? Czekaj. To wszystko dzięki temu nagraniu, serio? Tak, to wszystko, ale czekaj, synku, wsiadaj teraz do autka i jedź. Moje nowe auto, dzięki, tato. Synku, ale to nie twoje auto, my po prostu nagrywamy, jak dziecko jedzie autem, to będzie mega śmieszne. Pamiętaj o najważniejszym, masz się rozbić na końcu. Co? Czy wy mnie nagrywacie? Halo? Dobra, mam się rozbić, tata, ale to nie, to jest bezpieczne na pewno? Tak, na dobra, pewno. Dobra, lecimy, 3, 2, 1. Pomocy, rozbiłem się, to bolało. Synku, nic nie jest? Tato, czemu dalej to nagrywacie? Możecie przestać, proszę. Wiesz co, trochę sytuacja nie w planach. Dobra, a więc zostawcie łapeczkę w górę, suba i kończymy, bo tu się robi strasznie. Co? Łoton, chciałeś łapeczkę w górę? Dobra, zabierz mnie do domu, proszę. Tato, czemu daliście mi prezent? Czy to kolejny vlog? Ja chcę już iść spać. Synku, otwórz prezent. Dobra, cyk. Co to jest? Tato, się na mnie rzucił, co to jest? Pomocy! Synku, to tylko szczerze, czekaj przed nim, synku! Co tylko? Czekaj, zrobię go! Dobra, wyskoczył, a nie. Spadaj, szczurze! Dobra, wyskoczył, Jezus Maria, tato, to jest najgorszy prank świata! Idę sobie spać.
Tato, mamo? Masz sen, który mi się... dobrze ci śpi? Tak, dobrze, tato, ale już nie będę brać udziału w nagrywkach, wiesz? Co? Co? No tak, tato i mamo, no. Ja już mam dosyć, ja nie będę, po prostu. Ja nie chcę z wami już nagrywać, wiecie? No to usuwam ci konto na Robloxie zamiast za to. Co? Nie, mamo, proszę, nie. Nie, wszystko, tylko nie moje konto, no. Nie, mamo. Halinka, nie przesadzasz może mamo. Trochę? Nie, nie przesadzam, ma występować. Nie, mamo, proszę, nie, nie. Usunęli mi konto w Robloxie. Nienawidzę tych rodziców. Spadam, rodzice. Ej, synku, zostań, proszę. Nie, ja spadam. Au, au, idę do innej rodziny, spadam. Straciłem wszystko. Dzień dobry. Witaj dziecko, słuchaj, chodź nagramy razem TikToka, chodź. Co? TikToka? Ja nie chcę nagrywać nic, no. Tańcz. Tańczyć? Dobra. Dobra, ile mam lajków? 3000 lajków już masz, jaciek. Co? Ty jesteś Shari, Diamelio i coś tam? Jesteś bardzo popularny, teraz idzie z nami, chodź do domu. Ale kozacko, to czy już jesteśmy sławnymi TikTokerami, jak bardzo chciałem wcześniej? Tak, ale słuchaj, to będzie twój pierwszy dzień w szkole, dlatego musisz nagrać jakiegoś TikToka, coś dobrego ze swoimi kolegami, okej? A teraz nagrywasz, tak? Witam pan, ile masz followów? Charlie Diamelio, tak? Się zna? Dobra, nieważne. Tak, to ja lecę, synku, nagrywaj TikToki. Pa, tato. O, dobra, kolejny dzień w szkole. To ty sławna osoba, biegnijcie do niego, to jest Fireout. Co, jestem sławny? Cześć, co wy robicie? Chcemy z tobą zdjęcie, możemy? A, bo ja z tego TikToka jestem taki sławny, dobra. Spoko, ale fajnie jest być sławnym. No spoko, ale ja idę na lekcję, wiecie, bo muszę się douczyć, dobra. W sumie sobie nagram TikToka na lekcji. Co ty robisz, chłopcze? Czy ty nagrasz TikToki na lekcji? Tak, pani mnie jest, da? Jestem Fireout. Ja mogę autograf dla mojej córeczki? Pewnie, spoko. Wow, my mamy fanów przed domem, tato, cieszę się, bo ja tak. Na słuchajcie, właśnie mamy najlepszych fanów, jakich mogliśmy mieć przed domem. Patrz na to wszystko. Ja też chcę TikToka. Dobra, poczekaj, skończyłem nagrywać. Wybalaj z tego domu, już, idzie. Co jest? Wychodzisz z podwórka, wychodzisz, już. O nie, on wygonił fanów, żeby nagrać tylko TikToka, a potem ich wygonił. Jaki chamek, no. Tato, oni byli tacy fajni. Jezu, co to jest za dom, tato? Czy, co to za tiktokerski dom jest, no? No widzisz, taki jak my. Wow. Dobra, tato, mam pojeść za TikToka, nagrywaj mnie. Chcę zrobić żarcie. Daj jakąś muzyczkę fajną. Nagrywasz, tato? I teraz taniec przy kuchence. 3, 2, 1. Podpaliłem dom. Uciekaj, tato, nie mogę uciec. Co? Dobra, uciekam wtedy. A tu też się pali jednak, pomocy. Wszędzie się pali, żeby szybko, po co ja TikToka nagrywałem takiego dziwnego. Dobra, wychodzę, a tato, szybko na górę, jop, okej. Tato skacze, dzisiaj niechciane dziecko zostało TikTokerem najsławniejszej klasy. Nigdy cię nie lubiłem, synku. I ja teraz się siebie pozbędę. Nie, tato, nie, proszę, nie, ja nic nie zrobiłem przecież, halo. Raz, dwa. Nie umiem pływać. Tato, mam 6 lat. Super, zostałem bez rodziny. Ledwo co umiem mówić, mój piesek tonie. Fajrusi juniorze, nie toń. Co jest? Kto to przyszedł? Zobacz, mamy orangutan tu leży. Weźmy go, przygarnijmy. Dobra, bierz go na plecy. Co? Kto to jest? To będzie nasz nowy orangutyfy 4 i Roach. Co? Ja takiego nazwy nie mam, halo. Syneczku, to nasza nowa luksusowa willa, zauważ. Co? Co to ma być? Przecież to nie jest willa, tato. W sumie to nie jest tak źle. No, synku, zobacz, jemy sobie na przykład śmieci na obiad tutaj. Ej, no nie gadaj. Ta lodówka nawet nie działa, tato. To jest ukryte przejście. Dobra, nie mam pytań. O, przyjąłeś szczoteczkę mamy, to dbamy o higienę, tak? Dbamy, dlatego mamy każdy jedną szczoteczkę. O, co? Czy wy wszyscy myliście tym zęby? Tylko mamy dla ciebie naprawdę świetną niespodziankę. Z tyłu domu jest basen. Co? Basen? Ja myślałem, tak, że ten dom jest taki biedny. Będę mógł zapraszać kolegów i w ogóle. Mamo, gdzie tu jest basen? Nie. Czy... o to chodziło? Synku, pluskaj się, to jest bardzo dobra rzecz. No ja nie wiem, czemu w ogóle ten parasol jest zniszczony? No nie. Kupiliśmy się za nasze wszystkie pieniądze. Jedyny telefon, jaki nas było stać, nie jest najnowszy, ale mało będzie ci potrzebne. Rodzice, Jezu, dziękuję. Samsung Young, ale i tak, to rodzice, przecież to kosztuje 10 zł aż. Jezu, dziękuję ci, mamo, wydaliście wszystkie pieniądze. Czemu ty trzyma odkurzacz w ręku? Synku, to jest odkurzacz i on nam się zepsuł, no. Dobra, to wyrzućcie go po prostu na śmieci, wiecie? Na śmieci, ja nie chcę. Czemu on ożył, mamo? Bijmy go. Uciekajcie. Czemu ten, co jest z tym odkurzaczem? Uciekam. Autodestrukcja za 3.
2! A, rodzice, uciekaj! A co jest? Czemu odkurzacz za 2 złote kupiliście? O nie, o nie, nasz dom się pali. Mamo, spalił nam się dom. Linka, spokojnie, kupimy nowy, kiedyś zarobimy. O Jezu, rodzice. Dobra, mam pomysł. Nagram to na TikToka, może ktoś nam pomoże. Halo, dzień dobry, TikTok. Dobra, włączam. Halo, dzień dobry, właśnie spalił nam się dom. Zobaczcie to na TikToku. Jest mega straszne, moja rodzina przez ten głupi odkurzacz zniszczyła swój dom. Chcę zostawić serce i nam pomóc, jeżeli chcecie. Będziemy wdzięczni. Synku, dlaczego to nagrywasz? Nie śmieszne, to jest smutne. Znaczy, to nie miało być śmieszne, mieli nam... A, dobra, po co ja to nagrywałem? Jestem noobkiem. Dajcie złotówkę, prosimy! Zbieramy na odbudowę domu. Mamo, przysięgam ci, że uzbieramy. O, pierwsza osoba. Dzień dobry. Witam, czy to ty jesteś tym dzieckiem, któremu spalili dom z TikToka? Co? Jak to? Czekaj. Masz 100 tysięcy lajków, przecież to wszyscy widzieli. Co? Czekaj, sprawdzę. Mamo, rzeczywiście, mam 100 tysięcy lajków. Co jest? Co to znaczy? Wszyscy pytają się, jak nam pomóc. Oja, czy ty my jesteśmy... Słabi? 10 dolarów, proszę. Dziękuję, mamo, jesteśmy bogaci. Mamo, idziemy zjeść obiad w końcu, od tylu dni. Chodź szybko do restauracji. Szybko, dawaj, jedź. Jest, udało się. Nie wierzę, że mamy kolejne miliony lajków, no. Co z tego? Mamo, podjechało coś. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Dostał pan z wynagrodzenia od TikToka 100 tysięcy dolarów za to, że nagrał pan taki dobry. Co? 100 tysięcy dolarów? Nie! Ja, dostałem worek kasy, mamo! Kupimy sobie nowy dom. Nowy dom, i wszystko się zmieni w końcu. W końcu będziemy bogatszą rodziną od TikToka. A mogę pana nagrać? Pewnie, stary, chodź, taję. Dobra, mamo, nagrywaj. 3, 4, dance 2. Renegade. Wow, dobra, dziękuję panu za TikToka. Piona. O, mamo, ile lajków już mamy? Dobra, sprawdzę, czekaj. O, już 1000, jak to szybko leci. 3000, 100 tysięcy już lajków. Co jest? Dobra. Na razie musimy przerwę sobie zrobić. Idziemy kupić nowy dom, mamo. Synku, jesteśmy z ciebie dumni. No tato, mamy największą willę, jaka była do kupienia. Znaczy nie, no jeszcze są większe, ale jeszcze nie mamy aż tyle pieniędzy. Jo, zobacz to, wykupiliśmy to. Ej, a jakieś lepsze ciuchy może? O, z fajrod.pl może kupimy, rodzice. No proszę. No dokładnie, kupimy do sklepu szybko. Jest, dobra. Bang, wracamy z fajrod.pl. Jo, mamo, jak to wyglądasz kozacko. Jo, no. Gucci nawet masz. A tata? Jak ty powie tata, no dobra. Ja, chodźmy do środka. Mamy najlepszą willę, dobra, ja nagrywam kolejnego TikToka. No widzowie, ogólnie jesteśmy najbogatsi w tym momencie na Brook Heaven, zawsze dziękuję wam wszystkim, bo to dzięki wam wszystko się stało. Piąteczka dla was. Yo, mamy już miliony obserwujących, rodzinka.pl. Uwaga, wchodzicie sobie tutaj, cyk, cyk, i macie ukryte miejsce pod tym czymś. Możecie trollować swoją mamę na przykład, skacząc tutaj i jej wyskakiwać, co nie? Fajne, nie? Ja zobaczyłem nowy trend, avocados from Mexico. Jest, muszę to nagrać, szybko. Mamo, idę nagrywać TikToki. Dobra, mam tego trenda, co nie? Mam nadzieję, że to się wybije. O nie, co ja zrobię dla wyświetlenia TikToku? Dobra, idę. Dobra, trzeba przejść bokiem. Okej, dobra, cyk. I teraz trzeba wejść tutaj. TikToka, dobra, o, ktoś idzie po jedzenie, dobra, nagrywam. O, wziąłbym coś do jedzonka. A co to, awokado? Uwielbiam awokado. Ej, ty, ja mówię. Czemu to awokado mówi? Halo! Avocados from Mexico! To awokado żyje, pomocy! Pozbyć się awokado! Ała, proszę pana, to był żart, to był TikTok! Ała, ten TikTok się nie opłacał, to no. Dostałem się kierą. Dostałem się kierą, no i. Ale sprawdzę, ile lajków jest. Avocados from Mexico! Dobra. Co? Milion lajków? A to milion lajków, część to! Czy my będziemy teraz miliarderami? O ja. Dobra, kolejny TikTok, widzowie, to wystarczy, że tak. Dawaj, chłopczyku, złap mnie na koszyk, tak jak umawialiśmy się. Teraz wasz kolega musi was puścić! Wow! I właśnie w ten sposób możecie latać na naszym świecie, wiem, to jest mega fajne. Ej, co jest? Ej, halo, ja lecę za wysoko! Halo! Nie umiem pływać! Pamiętajcie, aby to robić w kasku. O Jezu, na pewno chcesz robić tego TikToka, mordo? Tak, damy radę, ziomek. O, dobra, stary, to lecimy. Uwaga, łapię cię na ten koszyk i gotowy, ale nie masz kasku nawet. Dam radę, dawaj, nagrywaj to. Okej, a więc uwaga, widzowie, tak się robi rzut kolego. Nie, on spadł, nie, halo, nie.
O nie! Au! Ja też się podkleiłem! Au! 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 Okej, widzowie, to mój pierwszy dzień w szkole, no i czuję się troszeczkę smutny, bo boję się, jak koledzy na mnie zareagują, no. A, dobra. Witam wszystkich, dzień dobry, mój pierwszy dzień w szkole! Fajru, tutaj od TikToka! Mogę autograf, mogę zdjęcie? Tak, 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 spoko, chodźcie, robimy zdjęcie. Cyk, 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 cyk. O, zobaczcie, spotkałem moich fanów w szkole. Jo, co jest? Ale kozak! Wow, nawet mnie nosisz na plecach, dzięki, stary! No spoko, dla siebie królu wszystko, gdzie idziemy? Na stołówkę! Siema, mam ogólnie mojego własnego kolegę. Zobaczcie, ale... ale pyszna kolka, o Jezu. Ach, wszystko jako TikToker wydaje się lepsze, wiecie? Fajnie. Teraz wychodzę dumnym krokiem. Jak super, o... dzień dobry. O, czy to ten TikTokerek? Tak, chcecie zdjęcie? Spoko. Aha, ja się skejtowałem. Au, czemu mi przywaliliście, a? Nubek, nubek, au, au, nie bijcie mnie, proszę, no. Au, au, nie wpychajcie mnie do szafki, koledzy. A, pomóż mi, Kubusiu, o nie. Teraz swoje TikToki będziesz nagrywać w szafce. Zostawcie go, on nic wam nie zrobi, powinniście być dla niego mili, wiecie? W sumie to masz, nie masz racji, dostał jego fan, odfollowuj go. Proszę, ja wysycham! Zebrałem jedynie $2 z tego, bo się wszystko reszta... co jest? Sorry, ziomek? Co, kto ty? Czy to jest chmurka? Czy to jest Minimike? Minimike w Galaxy t-shircie? Czy to jest Versof? Wow! Ej, czekajcie, czy mi się kojarzycie z ekipą? Siema, stary, właśnie tutaj jechaliśmy, no i wyglądasz trochę biednie, wiesz? A właśnie, bo ja miałem takie pytanie. Czy przyjęlibyście mnie do ekipy? Bo ogólnie wiem, że macie dużo takich pytań, ale mogę, proszę. Ha, ty do ekipy, pierw pokonaj mnie we FNF-ie! Co? Pierw... Dobra, jedziemy, start! Wow! Minimike rozwalony! Czyli musi być i przyjść do... Nie! Tylko nie to, przyjmujemy jakieś noobka do ekipy. W sumie jestem noobkiem, ale już za późno, zgodziliście się? Synku, witaj w naszym domu ekipy! Wow! To, co to jest, tato? Ej, czemu to są jakieś dziwne napisy? Jo, ale pickie. Kuje, to jest jak z ekipy, 1:1. Oni mieli takie... Nie, w sumie to w ogóle nie wygląda jak... Kurwa, rozejrzyj się po domku. My tutaj za chwilę nagrywamy płytę. Czas dla siebie, pójdę sobie. Ja, ale mole książkowe, jak dużo książek, epickie. Ej, czy to nie był przypadkiem... Ej, tu jest przycisk. Ej, co tam może być w sumie? Ej, co jak to będą lody ekipy w sumie? Dobra, otwieram to, sprawdzimy. Ja, to jest ukryte przejście, ale to jest epickie. Dobra, wbijamy, powolu. A, co to jest? A, pomocy, mamo, tato. Oni to jest pod ziemią, nie słyszą mnie, halo. Gdzie są moi rodzice? Oni mnie... Niechcianie, jestem niechcianym lodem. Nie wiem, stary, no, na górze. Zaprowadź mnie, zabiję ich. Albo ciebie. Dobra, zaprowadzę cię, jak nic im nie zrobisz, okej? Okay? No dobra. Dobra, to chodź za mną, chodź na górę, spokojnie. Mamo, tato, zobacz, co znalazłem w piwnicy. Co, synku? A, tylko nie to! Co tu się dzieje? A! O Jezu, co tam się na to dzieje? Dobra, schodzę. Ha, to już was koniec. Teraz za to, że mnie wrzuciliście, zginiecie. O nie, mam cię! Ej, puszczaj mnie! Trafisz tam, gdzie twoje miejsce. Dobra, o, szybko tutaj. Zamykam. Dobra, cyk. O, ile od ekipy już jest w swoim miejscu. Tato, mamo, przeżyliście? Pani Wersow, co my tutaj robimy? Syneczku, zobacz, co tam się odwala. On sprzedaje fejkowe lody ekipy, czyli podróby. Nie wolno tak. Musimy pozbyć się tego bazarka. Raz, dwa. Dobra, podejdę do tego pana. Może ja pierwszy. Dobra, mamo, bez przesady. Dobra, ale jak nie uda ci się, to wtedy ja wyjmuję pistolet. Dobra. Proszę pana, co pan sprzedaje? No, sprzedaję lody ekipy, chcesz dziecko i ubrania ekipy. A one są oryginalne? Nie wiem. Kupujesz albo wypad, rozumiesz? Dobra, no to kupuję, dobra. Ale co to w ogóle jest? To jest lody ekipy? O, za to chcę 10 zł.
10 zł. Dobra, ale to jest do jedzenia, tak? O, wcale się nie rusza, no tak, tak. Bo kupiłem od tego pana lod ekipy. Synku, miałeś rozwalić ten bazarek, a nie kupić loda. A, no racja. Aaaa, proszę pana, niech pan usuwa ten sklep. Mamo, co ty robisz, bez przesady, no. On już sprzedał podróbki i musi tak skończyć. Dobra, synku, uciekamy stąd, zanim policja przyjedzie. Co tu się odwala? Ale przynajmniej mam fejkowego loda ekipy, może będzie dobry. Jak się pochwalę Frizowi, że rozwaliliśmy jego podróbki, to się... co tu się odwaliło? Halo, czemu przed naszym domem są auta rozwalone? Minimajek, co się odwaliło? Robiliśmy odcinek i Friz tutaj w ogóle jest, nie wiem, co się stało, coś co? Friz jest pod autami, gdzie on jest? Dobra, tutaj go nie ma, co? Jest szara to... Tu jest, o nie, Friz, halo, żyjesz? O, stary, przygniotło mi nogi. Co jest? Ej, tu się trzyma na jednym oponie. Czekaj, przesunę to oponę. Czekaj, o, dobra. Zostaw ją, pomóż mi, proszę. Dobra, Friz, chodź tu, cepery. Przestań mi to robić, przecież jestem żywy. Tylko mnie wyciągnij. Dobra, wyciągnąłem cię, Friz, dobra. O Jezu, to... Wszystko jest okej. Dobra, syku, to jest mega ważna scena w naszym filmie. Szybko, bierzesz na trampolinę. Ale się stresuję, dobra. 3, 2, 1, akcja! Dobra, dobra, jest gotowe. Okej. Wow! Motor! Nie udało się, sorry. Garesp, znowu mi gdzieś poleciał. Tato, to jest niemożliwe. Garespię motor i wskakuję na niego. No nie! Super. Dobra, innym razem to zrobimy scenę. Spróbujmy inną. Ej, dobra, nagrywajcie to, bo robimy sobie tutaj ten teledysk. Dobrze, rodzice? Tak, pewnie, tańcz, tańcz. Bardzo fajnie, ale tanie robię. Dobra, ja się mega stresuję, serio, tam jest tyle ludzi, co tam się dzieje? Spokojnie, zaśpiewaj swój wymarzony otwór i zaczynamy. A, jest, dobra. Dobra, 3, 2, 1 i mój popisowy numer. Start! Kiedyś byłem biedakiem, ej. Teraz mamy dużo kasy, ej. Ej, Minimax, co to odwalasz? Ten koncert to nie wypał, zepchnął mi ze sceny. Czemu ktoś ma tu pistolet? Dobra, dziękujemy za koncert, my spadamy. Zasłońcie kurtynę. Dzień dobry, witam was na otwarciu sklepu naszego ekipy, tak. Jo, tu jest pierwszy sklep ekipy, dobra, nagrywam. Tak, zapraszam do środka, tam sprzedajemy lody ekipy i w ogóle, tak. Wszystko jest w 100% tak legalnie, tutaj macie na przykład Doritosy. Ej, Friz, a ty w ogóle możesz sprzedawać tutaj rzeczy? No chyba tak. Friz, ty nie możesz jeszcze tu sprzedać, dopóki nie będziesz mieć pozwolenia. Co? Nie wiedziałem, że jest pozwolenie. No i super, policja jeszcze podjechała, no nie. Widzicie, że nie ma się pozwolenia, raz, dwa, w kajdany. Nie zabijcie mi żywcem. O, co jest, on... Dobra, to wy w kajdany, on co No i super, trafiamy do więzienia jako ekipa, fajowo, nawet chmurka, no nie. Ej, spokojnie, nic straconego, masz kamerę? No właśnie nie zabrali mi, mam. Dobra, uciekamy stąd, nagrywaj to, ja umiem. No dobra, nagrywam. Dobra, widzowie, to jest ucieczka z więzienia, w lewo. Dobra, wychodzimy tymi drzwiami, proszę za mną. Tak, nagrywaj, nagrywaj. Dobra, teraz idziecie na górę, okej. No i teraz na własny helikopter. A co tu się odwala, dobra. Spadamy stąd. Ej, ale o mnie, zapomnieliście o mnie, halo. Nie. Na. Jestem Fairoad i mam 5 lat i śpiewam. Co, łapiesz się za uszy, no nie. Halo, no czemu tak hejtujecie. Dobra, czekajcie, ta zwrotka wam się spodoba. Na, jestem Fairoad. Nie umiem śpiewać chyba. Wiecie co? Porzucę moje marzenia. Tak. A może mnie ktoś dzisiaj adoptuje? Przestań śpiewać, proszę, mi już uszy bolą. O Jezu, no i się wyśmiewają ze mnie. Super. A może... rodzina jakaś przyszła. Czy to jest? Czy to jest? Billy... Nie. Halo, dzień dobry. Tutaj ja jestem od tego adopcji. Halo, dzień dobry. Potrzebujemy dziecka do piosenki, które śpiewa jak najlepiej, jak najszybciej. Śpiewa i tańczy i wszystko, tak? Tak. O, to ja zaraz coś zaprezentuję, proszę pana. No. Wyborowym, inne dzieci nie potrafią, na. Adoptujecie mnie? Jak, rodzice, spodobało się? O, moje uszy, o, dobra. Nauczymy cię śpiewać. Billy Alinka, bierzemy go. Chodź, chodź, pójdzie z nami, nauczymy cię śpiewać, zatrudnimy cię na, nie wiem, jakiś lekcji ci dam. Się cieszę, uwielbiam być adoptowany, Przestań śpiewać, dokładnie, proszę. Dokładnie, proszę, i chodź już z nami. Spoko. Mieszkamy w willi, to jest wielka willa, ej. Ej, wow, kozackie. Gdzie mam się uczyć śpiewać w tym domu? Studio nagrań, tak? Serio? Tak, dokładnie, to ty się tutaj uczmy, idziemy. A, dobra. O, Jezu, nie umiem jeszcze śpiewać. Tylko dziwne, że rodzice zamknęli mnie w jakiejś piwnicy, żebym śpiewał. Może lubią mój śpiew tak bardzo? Klucz wiolinowy na początku, tam nutki. Klucz wiolinowy, ja nawet nie wiem, co to jest, ale dobra, lecisz na to. Ej, ej,
Ej, nauczyłem się śpiewać pierwszy dzień. O, ra, 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 ra. No, ra, 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 ra. Nie, dobra, tylko przestań, proszę, przestań, bo to tylko gitara się marnuje. No co, ale źle? No tato, ale ja się starałem, no. Chcę ci coś powiedzieć, jesteś okropnym piosenkarzem, ale nauczymy cię z małą. Ma, nawet tata mnie wyzywa. Ale nie patrz, nauczymy się, nie martw się. A serio, nie oszukujesz? Nie, z mamusią damy radę i będziesz śpiewać na największych scenach. Jej, dobra. Dasz radę, 3 dni na nauki były, w końcu jesteśmy, tato. Mamo, dzięki za doping. 3, 2, 1. Ej. W te smutne chwile latają motyle. Ej, w te smutne chwile latają motyle. Ej, ej, nie jesteśmy smutni, bo mamy już gitarkę elektryczną. Ej, ej, a, nie, nie, aha. Musi udać się na twój pierwszy koncert, bo to jest naprawdę przepiękne. To jest, yes, dawaj tato ze mną. To, czemu jesteśmy na scenie? Ja się stresuję. Synku, ja się stresuję za ciebie, za tą kurtą milion ludzi. Milion ludzi. Jesteś gotowy? Odsłaniaj, dobra. Jestem gotowy, dobra, mikrofon, 3, 2, 1. Ile osób, o Jezu. Witamy wszystkich na koncercie. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. 3, 2, 1. Ej, jestem bardzo fajnym dzieckiem. Ej, umiem sobie rapować. Ej, 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 wszystko jest spoko. Ej, 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 rapuję sobie tak. Ej, 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 ej. Lekcje dawała mi mama i wszyscy mnie hejtują. Ale nie, już teraz mnie nie hejtują. Ej, ej, no i kończymy tą piosenkę. No bo wybuchnąć bombę trzeba. Wow! Dobra, mamo, podobało się wszystkim? He? Wow, tato, wrzucają mi kasą, my jesteśmy milionerami! O, ile pieniędzy! Dobrze, synku, ci poszło! Zbieraj, tato, zbieraj, dobrze! Wow, ile kasy, dziękuję wam, jesteście najlepszą widownią! Ach, dobra, tato, ty to wszystko zbierasz, serio? A jakie słodkie dziecko, tylko czy ono jest? Ja jestem baconem, ja nie wiem. Ja też, bracie, zabierzmy go na rentgen. Wow, i na taczce! Ciuch, ciuch, to najlepszy szpital baconów, o tak! Na rentgen, tak, dziecko, które się dopiero urodziło. A, co się dzieje? O nie, bracie baconie, chyba nie umiem operować. Kto mnie to zatrudni? Pomocy! Pomocy! O, wszystko jest z nim niezdrowe. Czemu on ma połamane kości? Może to przez nas? Dobra, uzgodnijmy, czyje to dziecko. Ślimy go kurierem do najbliższej rodziny. Nie wiemy, czyje. Dobrze, dzieciaczku, trafisz w dobre ręce. Nastawiliśmy kuriera do jakiejś dziwnej rodziny, tak. Dobra, dzięki za paczkę, jedzie. Co jest? Czemu jest ty w paczce? O, przyszła do mnie paczka z internetu. Ej, to nie jest paczka z Amazona. Dzień dobry. Jakieś dziecko, może je przygarniemy? W sumie czemu nie? Chodź tu dziecko, na ręce. Dziecko, to jest twój pokój. Całkiem spoko, masz komputer do nagrywania i w ogóle wszystko fajnie. No dobra, spoko. Już umiesz mówić? Wow. Dobra, ale ja nie jestem typowym dzieckiem. Ja muszę nagrać challenge. Okulary przeciwuderzeniowe. I biegnę na challenge. Jeszcze nie umiem chodzić do końca, ale się nauczę. Ej, ale fajny ten tablet, sprawdzę co mojego dzieciaka. Freeze, gdzie jesteś? Halo, Karol! Nie, muszę zrobić challenge. Nie mogę patrzeć na rodziców, szybko. Marinette, on wyszedł z domu, biegniemy za nim, szybko. Okej, już prawie jesteśmy. Już wiem, po co był kask. To było epickie. Już tego nie nagrałem, mogłem to nagrać, to byłby dobry challenge. Dobra, zrobię backflipa. Oh yeah, i na rolkach. A w tym odcinku jako 5-latek wskoczę trampoliny do basenu. O tak i... nie umiem pływać. Zapomniałem, o nie, o, pomocy. Synku, co ty tu robisz, chodź tu. Weź mnie na ręce, proszę. Synku, co my z tobą będziemy mieli? Naprawdę. Dziecko, przyszła nam z Amazona używana kamera. Chciałbyś ją, bo tylko na to nas było stać. Tak, kamera. Dobrze, weź ją, to jest po naszym dziadku. Wow, dziadek, umiem nagrywać, epicko. Okej, to teraz nagram jakiś challenge, bo nie jestem normalnym dzieckiem. Na auto policyjne. Dobra, mam plan, żeby na nie skoczyć i to nagrać. Dobra, 3, 2. Backflip na auto policjanta. Boli mnie noga, złamałem nogę chyba. O nie, wszystko dla ci. Co ty zrobiłeś, dzieciaku? Trafisz do więzienia. O nie, policjant się wkurzył, nagrywam to. O ja, rozwaliłem mu auto. Szybko, bez konsekwencji. Pomocy, nie. Młodzieńcze, trafiasz do więzienia na 10 lat za takie coś. O,
Jak to na 10 lat? Mam 5 lat i ja nie wiem, co robię w więzieniu, lol. Ty, małe dziecko, co ty tu robisz, ha? Chcesz zostać? Nie, odejdź. Aha, przestań, co ty robisz? Nie, napukanko. O fuj, co to było? O nie, pomocy. Jestem w kibelku, o nie, zrzucają się nade mną. Nie zabrali mi kamery, a wiesz, co mogę zrobić z kamerą? Nagrywać? To też, ale mogę oślepiać fleszem! Nic nie widzę! A masz! Jeszcze nubie, nara! Taki mały, że mogę tędy szybko sobie uciec? Dobra? Biegnę tędy, okej? Widać mi tylko włosy i nara, pa! Jestem już dorosły, znaczy nie, no jestem jeszcze nastolatkiem, ale odnalazłem nową pasję, łapanie Pokémon Go. No to jest nowa pli. Ej, ty, widzę Pokémony, chodźcie tu, ej, chodźcie. Czekaj, złapię was, to jest mój Pokeball z kuli mięsnej. O tak, okej, uwaga. Nie trafiłem, kurczę, muszę trafić, no. Dawaj, tam był Pikachu i Squirtle, to są najlepsze. O jest, dobra, uwaga, Squirtle, łapię go, jest. Uwaga, mam go w worku, wyjmuję. No Pokemona, siema! Co umiesz robić? Co jest? Strzela wodą! Ej, kozacki! Już przestań, mordo. O, tam jest, dobra! Rzucam! Nie dorzuciłem! O, skoczył do mnie! Trafiłem go! Teoretycznie? Pika, yeah! Oh yeah! Tak, dostałem motor z lat 90. na urodziny! Gdzie ja wjechałem? Chodź, skurde. Dzień dobry, kim pan jest? Halo, jestem właścicielem tej firmy, co pan tu robi? Chciałem tylko się zagrać sobie, no, a co? Ej, może się zaprzyjaźnimy, ja jestem wujek Łuki, się tak nazywam. A to jest Mini Michael. W sumie to spoko, możemy być kolegami. Tak wyglądała w 100% historia spotkania się. Ej ty, Freeze, mam pomysł na challenge, może zrobimy ekipę i przeskoczymy Mini Michael na motorze. Ej, nie, halo, co? W sumie to całkiem spoko. Tylko zaplanowałem za siebie, Freeze, nagrywam i teraz musisz przeskoczyć Mini Majka, dobrze? Dobrze, tylko pamiętajcie, że nie mam kwalifikacji do skakania. To lecimy, pierwszy challenge na kanał, ekipa. Nie wyszło coś. Czy nasz motor się spadł? Dobra, nieważne. Mini Majk, halo, wszystko dobrze? Było kozacko, ale boli. O tak, pierwszy dzień w liceum. Wrzuciłem swój pierwszy film, pewnie będę sławny. To ten, co wrzucił filmie, przyjechał Mini Majka. Beka z ciebie. Super, śmiejecie się, niedługo będę sławny i przestaniecie się ze mnie śmiać, Dobra, gadaj sobie tak, nara. Mini Majk, nie przejmuj się nimi, spokojnie. To, że ci przyjechałem, nic nie znaczy. Jeszcze zobaczysz, będziemy sławni. Ujek, to był najlepszy pomysł na biznes. Sprzedajemy lody ekipy. Przecież z tego zrobimy miliony. Dobra, podjeżdżamy do pierwszego dziecka. Dzień dobry, witam. Witam. Dzień dobry, co państwo sprzedają? Ze wszystkich opakowaniem i pysznym sokiem. Mini Majk, tańcz, żeby lepiej się sprzedało. Są to świetne papierki i pyszna posypka strzelająca w buzi. Co? Ale pyszne. Dobra, ile chcecie za to? Złotówkę. Wow, dzięki stary. 10 złotych? Przecież to tyle nie kosztuje. Dobra, bierz to. Chcesz jeszcze drugi? Lód ekipy XL? A nie, to jest zwykły, tamten był XL. Ale pickie są te lody. Czemu to się rusza? Pomocy, to się rusza. Czemu to się rusza, wujek? Dobra, wujek Łuki, jesteśmy milionerami. Zarobiliśmy na Lamborghini najlepszą willę ze wszystkich. I w ogóle robimy koncerty, zaraz będzie właśnie Sina koncert. Co tu się odwalasz? Moje życie jest piękne. Bycie youtuberem to najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała, serio. Witam was na naszym pierwszym koncercie. Uwaga, czy jesteście gotowi? Lecimy. 3, 2, 1, 0. Całą noc tańczy ze mną cały skład. To nasz los, tak to robi ekipa. Całą noc tańczy ze mną cały skład. To nasz los, tak to robi ekipa. Całą noc nie musisz o nic się bać. To nasz los. Trzeci sezon. O Jezu, poznałem dziewczynę. Mam już 45 lat i mam Wersow. Cześć, Wersow. Hej, weź teraz zajmij się naszymi trojaczkami. O Jezu, ja chciałem nagrywać filmy. Nagram ich na YouTube'a. O, dobra, nagrywam. Bardzo dziwne, że nasze dzieci wszystkie mają różowe włosy. Czy jakim o kimś nie zapomniałem? Nie, chyba nie. Ja w waszym wieku to robiłem challenge, takie jak te na przy...
Dzieci! Nie, wpadły mi do wody! O, szybko, coś mi się kojarzy. Szybko, muszę je wyłowić, o nie, chodź tu. O Jezu, uratowałem was. Ej, Freeze, zrób coś do jedzenia. O, ale chciałem nagrywać, no dobra, jestem już tatą. Dobra, dzieci, zjedźcie jabłko, bo dzisiaj nie mam czasu. O, idę nagrywać, o, coś się... co to jest napisane? Nuby? To jest za słaby youtuberek, Mieszka, a, nie lubię cię. Ej, tu jest hejter! Chodź tu, hejterze. A masz przywali. A co, na pistolet? Dobra, jednak nie. Dobra, nie wejdziesz tu, zamknąłem drzwi. O Jezu, ciężkie życie youtubera. O Jezu, mam 80 lat, hej dzieci. Hej tato, już nagrywam na YouTube'a, czekaj, chodź tu. To mój dziadek tata. A, cześć dzieci, cześć, mam 80 lat. O, nagrywamy cię, haha. O, a gdzie jest Wersow? O, Wersow, ty też już jesteś stara jak ja. Ach, to chyba na tyle. Dzieci, chodźcie na wycieczkę naszym busem. Rodziny, ekipy. Ej, rodzina. Ej, rodzina. O, dobra, wyskoczcie, ja idę go naprawić, dobra. Dobra, rozmowa o pracę. Umiem jeść makaron nosem, to jest na pewno bardzo przydatne. Ej, ja mam nos? Dobra, jeszcze pójdę. Ej, tu Simon pracuje, ej, mogę burgera, Simon? Kupolet, burgerka byś chciał, może? Proszę bardzo, burgerka. Dzięki za burgerka. Ale nie, ja nie chcę, boję tej nowej szefowej. Co? Jakiej szefowej? Tu w tej pracy? No, bo ja będę tu pracować. Nie, ale jak ty przecież ubrany, on się wyzywa przecież. Nie, no stary, nie ma co się martwić, nie, idę. Przebierz... O Jezu, dobra, w sumie trochę się stresuję. To jest ona? Ona w ogóle nie widzi mnie, trochę jest w transie. Widzę cię! Ta pani się we mnie zakocha. Dobrze, dzień dobry, proszę pani. Ja przyszedłem na rozmowę o pracę. No dobrze, pierwsze pytanie. Z czego chcesz tu pracować? Lubię siłownię, kino i wszystko w ogóle. No spoko, bardzo fajnie. A jeszcze może coś? A, umiem śpiewać. Na 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 a nie umiem. Nie no, pięknie śpiewasz, dobrze. Przyjmujemy cię. Co? Jak to przyjmujecie? Wyżywię rodzinę i będę mógł stworzyć nowy dom? Yeah! Simon, dostałem to! Ale jak ty tu przyszedłem, przecież to było niemożliwe, do robienia burgerów trzeba być... Powiedziałem, że umiem śpiewać i tyle. To czemu ją skłamałeś? O, dobra, jak on sobie radzi? Ej, Simon, co to są za ohydne burgery? Czemu ten ogórek jest przestawiony? Ale pani szefo, przecież burgery się dobrze robią. Burgery? Miały być burgery, nie burgery. Temperatura 10 tysięcy tylko. Dobra, masz tam iść do frytkownicy, a masz. Ale jak ty do frytkownicy, przecież tu frytki się radzą do frytkownicy. Dobra, mam nadzieję, że się czegoś nauczysz. O nie, zobacz mnie, może mnie zobaczyć. Dobra, Simon, ale ona była dla ciebie niemiła, ona tak zawsze? No tak zawsze, jest jak coś tylko źle robisz. A, dziwne, dla mnie taka nie była. Dobra, jestem sobie na przerwie od pracy. O, mamusia mi spakowała kanapkę ze szczurem. O, kawałek kanapki, dobry. O nie, ktoś podjeżdża. Ja znam te osoby, znam je. On to jest ten z... chyba z internetu albo coś takiego. Film dla dwóch osób, ten horrorowy. Dobrze, macie powyżej 10 lat? No, raczej, nie znasz nas? Znam, pewnie. Dobrze, co byście chcieli? Popcorn i wszystkie jedzenia stąd. Już podaję. Dobrze, o Jezu, wysypałem troszeczkę. No nie, jestem taki słaby. Dobra, podaję popcorn, cyk, proszę tutaj dla pani jeszcze. Czy paczuszkę na czosów, proszę, to też dla pana. Ale teraz chcielibyśmy za darmo tu wejść, przez to, że zrobimy sobie tu zdjęcie. Ale ja tak nie mogę, to moja szefowa mi zabrania. Pan musi nam to zrobić, albo my tu nie przyjdziemy. Nie, no nie. No dobra, zapłacimy już. Dobra, podaj przynajmniej ten popcorn jeszcze. Dobra, podaję. O nie, wywróciłem się z popcornem, cały się wysypał. Myślałam zaraz, mężu, nie wiem, czy ja chcę tu w ogóle być. Przepraszam. W zamian dostajecie kolę ode mnie. Za darmo. O Jezu, wylała mi się. O nie, jakaś lama zaraz ze mnie, przepraszam. Tu pan narobił, oblarpał nasze ubrania. To jest okropne. Co jest zwolnione? Nie. Halo, co tu się dzieje? Spokojnie, damy wam za darmo wejście i dodatkowe bonusy. Możecie wchodzić. Dziękujemy, dobrze, wybaczymy państwu. Zostanę wylany albo wrzucony do frytkownicy. O, Fajrut, nic się nie stało, to twój pierwszy dzień, spokojnie. Co? Serio? Dziękuję, proszę pani. Proszę, masz Doritosy. Moje, za mój kosz. Simon, wiesz co? Się wydarzyło? Zniszczyłem rury w toalecie. Przez przypadek, no. Nie chciałem uderzyć. Jak rury w toalecie? Przecież ona cię teraz pobije. O nie, ona mnie wyrzuci z pracy. No tak. Dobra, może pójdę, nie wiem. Posprzątał siłownię. Może wtedy się nie wkurzy. O, dobra. Dzień dobry, proszę pana. Chciałem posprzątać panu hantelek. Ale proszę pana, ja ćwiczę. Ale ja tutaj tylko was sprzątam. Tak odkurzacze przyjadę, dobrze. A, co pan robi? Zaraz się wywalę. Tutaj mopem tylko przyjadę, tak wie pan. A co jest? Pomocy! Przepraszam! Zmoczyłeś mi gacie! Wszystko! To ja już idę, przepraszam, proszę pana! Nie! Dostałem!
A masz, no. Dostaję. Fajro, co tu się dzieje? Mi pobrudził gacie. Fajro, czemu to zrobiłeś? Czemu toaleta jest rozwalona? Ach, przepraszam, możesz mi zwolnić. Ja go wezmę i wrzucę do frytkownicy. Co jest? Co się dzieje, Simon? Simon, co ona zrobiła właśnie? Czeka, chcę burgera z niego zrobić. Nie wiem, dobra, nie wiem, chodź już stąd. Fajruciku, pewnie ci to bolało. Proszę, to na twoje wszystko, proszę. Ja dziękuję, ale to moja wina była, bo ja mu... O Jezu, ile żarcia! Thank you, dziękuję, stary, naprawdę. Odwdzięczę ci się kiedyś. O, dobre. Ale serio, ona troszeczkę jest coraz dziwniejsza. Dobrze, Fajrod, jedz sobie. Na bolące kości. Czemu mi pani pocałowała? Co to jest? Jakby... proszę sobie odejść, naprawdę. Spokojnie. A nic, nic. Dobra, zjem to. Nie będę się tu przyjmował. Dobra, już mi się nie chce jeść. Jezu, Faru, co ona ci zrobiła? Coś pobiła już na ratunek przyszedł? Co ona... Nie, dała mi całusa. Co? Ona dała ci całusa? Przecież ona powinna cię pobić, nie? Aż muszę na rączki podnieść tu. Ona cię faworyzuje tutaj po prostu. Może? Ale dlaczego bym miała mnie faworyzować? Proszę, to twoja wypłata, Faru. O, wypłata? Jest, w końcu! Ile dostaje? $1500. Wie pani, ile to jest dla mnie jedzenia? Wie pani, ile to jest... dziękuję! Wow, aż mi się zmienił outfit od razu! Idę pomóc mamie, idę zremontować dom! O nie, mama, czemu leżysz przed domem? Halo, mamo! Synku, karaluchy są w naszym domu, nie miałem jak wejść. A jak tam u ciebie? Spoko wszystko, mamo! Zgadnij co, zarobiłem $1500. Co? Czekaj. Jak to? I uwaga! Proszę, zupgrade'owałem na dom. I teraz czekaj, mamo. Łap. Oooo! Mama! Ale kozak outfit. Synku, jak ty to zrobiłeś? A nasze auto ulepszysz? Uwaga! Jaki upgrade? Normalnie jak z gier mobilnych. Ale kozak ma chatę. Mój nowy pokój. Ej, mamo. Czemu to łóżko jest lekko ruszone? Ktoś tu był? Tak, była ta szefowa. Spyta ci, jaki lubisz kolor, ile masz lat. Dlaczego ona tu była? A nie wiem. Dobra, troszeczkę się boję. Ale dobra, mamo. Nieważne, czemu ona dotykała mojego łóżka? Kolejny dzień w pracy. Co tu się dzieje? Witaj na przedstawieniu burgerów, oglądaj. O co tu chodzi? Czemu wszyscy tańczą? Opa, wszyscy do góry i tańczymy. Aha, uka, puka, o tak. Simon to wymyślił. A właśnie, Fajrod, możesz na minutę pójść do kuchni? Dobrze, do kuchni. O, ja dzisiaj jako kucharz będę, serio? Chodź, Fajrod, chodź, tędy. No, tam, dobra. Fajrod, zarezerwowałem dzisiaj salę kinową, żebyśmy mogli, wiesz, tam pójść ogólnie, wiesz, pracowniczo, taki ten wypad. O, czyli wypad pracowniczy, wszyscy przyjdą. Ty może tak, może tylko my. O, czyli wszyscy przyjdą. Simon, dzisiaj wypad pracowniczy do kina, Ach, dobra, cały dzień w pracy minął. Ej, czemu ty konia, może wszyscy są na sali, no tak, to raczej logiczne, tak? Dobra, idę. Wszyscy poszli, cała ekipa. Przepraszam, gdzie są wszyscy? Fajrociku, jesteśmy tu tylko ty i ja, na romantycznym filmie. Co? Czekaj, co? Chodź tu, ja cię kocham! Nie widziałeś tego? Zostaw mnie! O nie, goni mnie! Czemu ona mnie goni? Do samochodu, jadę! O nie, gdzie ja? Pomocy! Zemdlałem. O Jezu, Fajrocik, jestem tu z tobą, spokojnie, przyszłam. Wiem, że mnie kochasz, wiem, to jest mój chłopak, serio. Czy mogę pani go zostawić, tak? Tak, jak najbardziej, spokojnie, nic się nie stanie. Ej, on wstał, jak mu się to udało? Run, uciekam. Fajrocik, wracaj, tu nie wolno ci wychodzić. Policjanci, zabierzcie ją, ona się na to rozdęca. Nieprawda, jemu odbiło, zobaczcie na niego, no, dopiero wyszedł ze szpitala, ma jakiś udar mózgu. No dobrze, zawieziemy go pani do domu, bo widzę, że naprawdę jest dziwny. No nie, ja nie jestem. Fajrociku, proszę, przygotowałem ci kurczaki, a teraz się pocałujmy i bądźmy razem. Nie chcę być z tobą, rozumiesz? Dobra, pójdę po inną rzecz, skoro nie chcesz tego. O, jesteś taki wybredny, tak się nie zasłowuje chłopak. Nie wiem, co ona gada, ona myśli, że jesteśmy chłopakiem i dziewczyną. Dobra, czekaj, się pójdę tu. Przykład. O, dobra, tu się ukryję. Fajrod, gdzie jesteś? Halo, gdzie ty poszedłeś? Nie, zniszczy kogoś, kto cię porwał. Ja już uciekłem od niej, przecież ona jest jakaś nienormalna. O, mogę teraz wyjść na spokojnie, okej. Fajrod, znalazłam cię, Jezu, masz to jedzonko. A nie chcę jedzenia od ciebie. No to się pocałujmy chociaż. Fuj, zostaw mnie. Ale jak to?
Jak to? Co? No, ja nie chciałem być z tobą nigdy, w ogóle, przecież po prostu przyszedłem tam pracować. No, te wszystkie rzeczy? No Jezu, przepraszam, że cię... A, czemu mnie kopisz? A, byłem z tyłu karteczkę. A, masz! A, jeszcze dostałem, nie, pomocy. A, przepraszam. Ach, 7 dni minęło, w końcu mogę wrócić do pracy po tych wszystkich ulgach zdrowotnych. O, dzień dobry pani. Pracuj z Simonem. O Jezu, Simon, muszę robić z tą burgerem, ona już jest dla mnie niemiła, chyba wolałem wcześniej, wiesz? A, co ty robisz, Fajron, źle. Czemu, a, moje nogi, Simon, nie. No, lepiej pracujcie, szybciej. Ach, wiesz co, Simon, chyba wolałem dawną, tamtą pracę. Dawce. Ale Fajrod, jak ty burgery pieczesz? Sorry, nie umiem! Fajrod będzie mój, rozumiesz to? Nie, ja go zabieram na dyskotekę, bo tak się umawialiśmy. Nie, ja zadecyduję. Niech jedna weźmie go na jeden dzień i druga na drugi. I on zadecyduje, kto pójdzie z nim na dyskotekę. Haha. O co tu chodzi właśnie? Nie było odpowiedniej ilości chłopaków, żeby iść na dyskotekę, więc zostałeś nam tylko ty. Aha, ale ja nawet tam nie chcę iść. Musisz, ja tam chcę się pokazać w moim stroju. Dobra, niech pierwsza idzie toksyczna. Ej, czekaj, jak ty mnie nazwałaś? Dobra, to gdzie mnie zabierasz na pierwsze spotkanie? Chciałem cię zabrać do gamerskiego roomu. Tutaj często sobie gram na przykład w Among Us. No i różne takie rzeczy, wiesz. Lubisz Among Us? Czy ty oszalałeś? Zabierać mnie w takie miejsce? Ja nienawidzę grać. Nie lubię w ogóle gier. Ale wiesz, że jesteś w grze. Nieważne. A masz! A, czemu mnie kopiesz? Został. A, bo karteczkę kopnij mnie. A, czemu to robisz? Przecież to jest jakiś głupie, bully mi to przykleił. Mordo, weź. A! Teraz idziemy tam, gdzie ja chcę. Oho, nienawidzę. O, ej, kto to jest? Simonek! Siema, mordo! Siema, co tam u ciebie, mordeczko? Miałeś mutację, czy mi się wydaje? Dobra, whatever, Simon, pomóż mi się jej pozbyć, ona jest okropna. Z kim ty gadasz, Z panem sprzedawcą, tak. Wcale to nie jest mój kolega z przeszłości. Simon, błaga, pomóż mi jakoś. Spokojnie, Fireout, zaraz wrócę. Przepraszam panią. O, dobra, Simon, coś robi. Simon, o, Simon podjechał. Halo, dzień dobry, jest pani zatrzymana, ponieważ pani ukradła loda. Ja nie jestem, pan kłamie, a masz, to jest podróbka. Nie, Simon, jest ona bije policja, ta jest jakaś chora. Co tu się dzieje? Czekaj, muszę zabrać auto. A, stój, przestań bić mojego kolegę, proszę. Co ona mu robi, ona go dusi, przestań, powiedziałem. O, ona próbuje mnie udusić, chwila. Dobra, wywalam ją tu, szybko, Simon. O, stary, ona jest nienormalna. Fajrał, czy to był przez cały czas twój kolega? Marsz do mojego domu i z nim się masz nie zadawać! Ja, czy to jest twój dom, ale to jest willa, ona jest chyba za VIP-a. No, jestem bogata, mój tatuś jest bogaty. A teraz musisz się odkazić, rozumiesz? Właś tutaj. Ale jak to odkazić? Co to znaczy odkazić? No bo wiadomo, co jest teraz na świecie, musisz się odkazić. A, dobra, wlazłem, co to jest? To w ogóle mnie nie odkaże, to jest zimne. No bo cię stronowałam, to lodówka. A, pomocy, otwórzcie mi to. Zimno, zmroziło mnie. A, nie, jestem zmrożony. Dobra, otwieram to. O, siedziałem tam 5 minut. Wiesz, jak mi zmrozło wszystko? Teraz mnie mrozi, jak na ciebie patrzę. Nie mów tak, idź spać. Ale jest 18 dopiero. Idź spać. Jezu, kim ty jesteś w ogóle? Najgorsza dziewczyna świata, dobra. O, siadam sobie tutaj. O, w sumie to fajne tutaj łóżko. O. Ty, ej, nie mogę się ruszać. Ej, halo, o, Simon? Simon tam, czy ja tam? Hej, stary, wróciłem. Fireout, wejdź na ten śpiwór, wyjdziesz stąd. Czekaj, dobra, a, jest, udało się. O, mogę wyjść. Nie mogę wyjść, inaczej postaw szybko, ona zobaczy. Fireout, co ty robisz? Co to jest? Wyjdę tam do niego. A, Simon, dobrze, zrobiłeś ją. O nie, ona ma pistolet, a, uciekaj, nie, Simon, nie, o nie, Simon. A masz nie podchodzić do mojego Fireoutcika, a masz. No, teraz wchodź do sejfu i klik. Haha, zamknięty. Nie, Simon, kiedyś cię uwolnię, przysięgam, tylko jak poznam kod. Dobra, Fireout, wbijaj do środka. Dlaczego poszliśmy do salonu? Fireout, zapłacisz za moją piękność. Co? To najlepszy salon w Polsce. Dobrze, poproszę o olśniewającą fryzurę. O, dobrze, jestem tu pierwszy dzień. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję. O, ja, ono jest pierwszy dzień. Zawsze pierwszy dzień fryzjerze coś psują. Okej, włoski umyte, proszę pani. Teraz tylko zmienimy fryzurkę. I hop, fryzura zmieniona. Jak się podoba? A, jak ja wyglądam, to jest ohydne. Ja chciałam czerwoną po pierwsze. Już to naprawimy. Proszę pójść na farbowarkę. Słuchaj, jak ona wygląda, co to jest? O Jezu, nie. O, ja jeszcze na czerwono. Te włosy będą ohydne chyba. Baga. Oho! Ej, nie, w sumie? Nie są tego. Nie, są ohydne. Proszę pani, wyglądam jakbym miała zepsuty włos. No, przepraszam, jest to pierwszy dzień. Fireout, ja za to nie będę płacić, ty zapłać. Ale jak to ja? Ja nawet pieniędzy nie mam. Zapłać.
Dobra, Fireout Junior, obejdzie się bez karmy dla ciebie przez jeden dzień. Ja też nic nie będę jadł. Proszę, ile wyjdzie? To salon prestiżowy, więc 100 tysięcy dolarów. Co? Dobra, uciekamy, Fireout! Czy my właśnie obrabowaliśmy salon? W sumie to zrobiła ci ohydną fryzurę, więc uciekajmy. Dlaczego przyszliśmy do jakiegoś doktora? Ja już nie chcę! Musisz zrobić sobie operację plastyczną, bo chcę, żebyś wyglądał jak Justin Bieber, czyli mój idol. Nie, to nie może tak być. O, jest pani na czas. Właśnie umówiliśmy już operację plastyczną. Nie, naprawdę! O, dobra, w sumie ciągle się uśmiecham, nie mogę się z tym śmiać. Dobra, to pójdę, czekaj. Okej, mam nadzieję, że coś fajnego mi zrobić z twarzą, ale nie lubię operacji ogólnie. No to zaczynamy, panie Fireoucie. Teraz to światło. O. Jest pod go. Jaki on jest śliczny, jak on pięknie wyszedł. On wygląda pięknie. Właśnie, to jest piękne cudo. O czym wy mówicie? Gdzie jest lustro jakieś? Muszę się przejrzeć, no. Nic nie widzę, no. Proszę pana, pan jest tak piękny. Co? Co pani mówi? Czekaj, ja zaraz spojrzę, uwaga. 3, 2, je. To wygląda jakbym był jakimś anime dzieckiem. Ej, wy zmieńcie to. On jest piękny. Nie. To jest ohydne. Weźcie z tym. Ja nie będę się nikomu pokazywać przez rok. Okej, to jest mój nowy, znaczy stary dom. Jak ci się podoba? Ja tu nie będę chodzić. Przecież ty, co to jest w ogóle? Ale to mój dom jedyny. O nie, z tą twarzą nawet nie będę mówić. Super, będziesz mi wyzywać dom. Chodźmy na dyskotekę, Fireout. Testowa, przed balem. No dobra. Dobra, Fireout. Ładnie się przybrałeś. Idziemy. O Jezu, w końcu. Simon tu jest, ale impra tu jest. Ja, mamy ten, jakieś tutaj napoje. Napoje 18+, o nie, dobra. Wypiję sobie kolkę, i teraz tańczymy. Siema, mordo, siema. Ej, siema podróbo Simona. Siema wszyscy na tej imprezie. No, fajnie, czekaj, czy ten chłopak ma na sobie Gucci Gold rzeczy? Jak on wygląda kozacko. O mnie mówisz? Nie, ona mówi o nim, co? Ale jesteś fajny, serio. O, no dziękuję, ja to Simon. Ej, a mieszkasz w Lamborghini w ogóle? No mam Lamborghini i mam też dom, fajnie jest, co nie? Ej, a może będziemy razem? Pewnie. Ej, a co ze mną? Halo! No to co, idziemy do twojego Lambo? No pewnie. Ej, Simon, co ty zrobiłeś właśnie? Ej, a co ze mną? Zostawiłaś mnie. Simon, z którym ma fajny Lambo. W sumie też bym pojechał. Ale jest plus, ona mnie zostawiła. Simon, współczuję ci. Dobra, tu powinna być gdzieś. O, jest! Cześć! Mam nadzieję, że ty mnie nie pobijesz. Ej, ja cię nie pobiję. Co ty w ogóle mówisz? Ona mnie nie pobije. Czyli jest spoko. Czemu ubrałeś się w garnitur? Bo idziemy do restauracji. Please, nie bij, przepraszam. Nie chcę cię pobić. Dobra, whatever, chodźmy do restauracji. Ale to jest fajna, naprawdę, to jest luksusowa restauracja. Czy McDonald's? O tak, yeah. Ej, Simon i to. O nie, oni tu siedzą obok nas. Ej, ty! Widzę, że znalazłeś sobie nową panienkę. Czy już mnie nie chcesz? Ty mnie zostawiłeś. Dobra, idź. Dobrze, to co byś chciał zamówić? Ja mam trochę pieniędzy, więc kanapkę ze szczurem. Bo więcej nie mam, ale dwie. Ja zapłacę. Los, ty serio za to zapłacisz? Co to jest? No pewnie, jedz. O tak, uwielbiam jeść. Ile jedzenia. O, za dużo. Ale pyszne. To są delicje. Jeszcze wypiłem tutaj. Padłem pod stół. Dobra, chodźmy do mojego domu. Spoko, chcę zobaczyć. Ej, w sumie ciekawe jaki ona ma dom. Siadaj, będzie hardkorowo. Wow, ej, kozak jest. Co ty robisz, to jest szalone. Wpadliśmy, co ty, Ej, wy, co wy tu robicie na mojej dzielni? Sorry, nie obronię cię, musimy uciekać. Uciekaj, to jest bully, dostaję, pomocy, ale mnie ogłuszył. Co ty robisz? Zostaw Fireouta, masz, ej, masz. Czy ty umiesz się bić? No, umiem, znam karate kung fu panda. Karate kung fu panda, czyli możesz mnie bronić, ale kozak. Fireout, oto nasza nowa willa. Ja mieszkałem w jakimś śmietniku. Ej, serio, to jest nasza nowa wi... Czy to jest komputer 3000? Ej, serio, dziękuję ci, że takie coś mi... ty masz pieski, dobra, gram. Ale ja niestety jestem kidem, co nie? I muszę iść do szkoły, przepraszam cię. Więc teraz pójdę do szkoły i się spotykamy jutro, co nie? Dzisiaj muszę zaliczyć malowanie, bo inaczej nie zdam, co nie? Ale to będzie przypał, ja nie mogę nie zdać. Po prostu walczyłem z potworami poza lekcjami. I wiecie, był problem z uczeniem się. Ale spokojnie, teraz zdam, zobaczycie. Tylko muszę narysować idealny ziemniak. siema. O, i chyba mają takie nogi, mi się wydaje, co nie? Chyba tak. Dobra, mój ziemniak jest skończony. Proszę pana, co zostaje? To jest ohydne. Nie zdajesz tej szkoły. Nie.
O, czyli wypadam ze szkoły. Super po prostu. O, Fajeru, co się stało? Dostałem jedynkę, wiesz? I wypadam ze szkoły. Spokojnie, moja mama jest dyrektorką. Mamo, załatw tego pana od plastyki. Proszę się pana, proszę mu dać szóstkę. Daj mu szóstkę. Przepraszam pani, przepraszam. O, daj szóstkę, to jest fajny chłopak. Ja? Twoja mama to dyrektorka? Czemu mi tego nie powiedziałaś? A, dobra, piękny dzień kolejny. O nie. Aaaa, Fajerout, wracaj do mnie, zniszczę twoją dziewczynę. O, masz otwarte drzwi, czy nie? Zamknięte? A, ona oszalała, kto to jest? To jest toksyczna. O nie, 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 musisz się chować szybko. Gdzie mogę się chować? O, tutaj, dobra. A, no nie. Dobra, drzwi są chyba zamknięte, mam nadzieję przynajmniej. O nie, o nie. Nie, było otwarte. A, gdzie ona weszła, gdzie ona? O, ja tu stoję, dobra. Gdzie ona jest, gdzie ona jest? O nie, wchodzi gdzieś. Ona gdzieś idzie, tam poszła. Ten, to jest idealna dziewczyna, o nie. A, o nie, to już jest koniec. Co ja mam zrobić? Może nie będę patrzeć na kamerach, tylko pójdę tam. Uwaga, wbijam. Aaa, gaz usypiający. Aaaa. O, gugu gaga, nienawidzę być w Adoption Center. O, cześć, ja jestem Bully 3000. O nie, Bully, on ma jakiś... Co on ma w twarzy? Czy to jest nóż? Tak, zabrałem mamie, to jest nóż kuchenny. Teraz się zleje. A, nie, 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 pomocy, pomocy. A, aj, nauczycielko, ratunku. Nie, Co ty mu robisz? Zostaw go. A masz, a masz. Co ona mu zrobiła? Co? Skądś znam tą twarz i chyba nie chcę się z nią zadawać. Ona jest jak najgorszy koszmar. Co się stało z jej twarzą? Ja nie chcę się z nią zadawać, serio. Halo, halo, dzień dobry. Chcielibyśmy adoptować dziecko. Słodkie dziecko, które jest mega szybkie. Ładnie się przebiera i w ogóle. O, to ja. Ja. Dobrze, dzieci. Jesteście gotowe na wyścig? To, które wygra, zostanie adoptowane. 3, 2, go! O nie, nie mogę być przed... Za Bulim. Nie, Bulim mnie wyprzedza. Aha, będę mieć jego posadę. O nie, 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 nie. A, jest pierwszy. Wow. Dobra, kolejne zadanie to wpływanie. Uwaga. O ja, on... Nie, czemu on nas pyka do wody? A, nie, teraz moja kolej. A, ja nie... A, to jest niemlor. A, pomocy. A, o jest, udało się. Halo, ja się topię. Pomocy. Ej, widzisz, to przecież Baconek się topi, to dziecko się topi. No i co mnie to obchodzi? A, nie, to jest jakaś okropna rodzina. A, uwaga, skaczę. I hops, uratowany. O ja, to było piękne dziecko. Zostajesz zaadoptowany. Dobrze, a więc ostatecznie wybraliśmy Fajerouta i naszą córeczkę. Co, jak to naszą córeczkę? Nie, nie. Czekajcie, jak to ją wybraliście? No to są moi rodzice, przecież ja nie brałam udziału w tych wyścigach. Ja tu sobie przychodzę tak dla zabawy. Fajerout, chodź, pokażę ci nowy dom. O Jezu, nie, ja nie chcę z tobą mieszkać. To jest najgorsze. O, a wy macie... O nie, wy mieszkacie w tej tajnej bazie. O, dobra. O, gdzie ja spadłem? Kto tu jest? Czy wy macie domowe więzienie? Kto to jest? No, to jest mój były chłopak. Tobie radzę uważać, żebyś tak nie skończył. Aaaa, nie. To czekaj, ja ci pokażę ścieki, tylko zejdę i otworzyć, to poczekaj tu. Dobra, dobra. Ej, ty, otworzyć ci, bo ty jesteś jakiś smutny. Tak, proszę, otwórz, proszę. Dobra, proszę, wyjdź sobie. A co jest, ona pistolet, odwaliło mu. A nie, ona miała rację, żeby go nie wypuszczać. Jezu, ona się nie dowiedziała o tym, dobra, zamknę tu. Nic tu nie było, no, spadł was to. Spadaj, wypuściłem cię, dobra. Fajerout, chodź tu na dół. Ej, czy ja słyszałem strzały na górze? Nie, nie, to tylko toaleta. Wiecie co, ten dom jest troszeczkę ohydny i wygląda jak szczurowski, znaczy co? Co ty powiedziałeś na nasz dom? Jest epicki i w ogóle przepiękny, naprawdę, tak. Wcale nie powiedziałem, że jest szczurowski i ohydny. A, dobrze, to proszę, macie tu obiad z moją córeczką. Proszę, adoptowane dzieciaku i córeczko, kochana. Czemu tak na mnie... A w sumie, dobra. Mamo, mamo, ja chcę ci coś powiedzieć. Tak, córeczko? Otóż, mamo, to jest mój nowy chłopak i będę się nim bawić i w ogóle. Fajerout. Co? Ja nic nie wiem o tym. Halo, tak nie wolno. Ej, dobra, psychofanka ma jedno z bogatszych kont. Oczywiście nic nie będę jej kradł, bo nie jestem złodziejem, ale... Fajerout, widziałam, że siedziałeś na moim koncie. Nie, ale ja nie chciałem kraść, przysięgam. Na harcerza. Ale mnie to nie obchodzi, siadaj tu. Bo co? Fajne w sumie krzesło, co? Przywiążę cię teraz. Nie, proszę, czemu mnie przewiązujesz, halo? Dobra, a teraz się przebiorę, uwaga. Cyk! O nie, 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 ja tak nie będę wyglądać. Fajer, ten tylko pytanie, czemu ty wyglądasz jak taki nubek? Przestań, mordeczko. Ta psychofanka, ona ze mną mieszka, jej rodzice mnie zaadoptowali. To jest nonsens, my, ony. Ale Simon, pomożesz mi się jej pozbyć, co nie? O jest, no dobra, Fajer, mogę ci pomóc. Kurczaczek, tak, wiesz co, poczekaj, do toalety muszę iść. O Jezu, Simon, no. Papara, papapa. Czemu to tu jest? Simonku, widzimy się znowu. Ale teraz już będzie po tobie. Chodź tu, mały. Ma.
Masz, MS. Och, Simon nie wraca już ponad godziny. Co jest z nim nie tak? No, niemożliwe. Halo, Simon, dobra, wbijam tam. Simon? Simon? Simon, gdzie on jest? Czekajcie, włączę lokalizator Simona. Simon, Simon, błagam cię, pokaż się gdzieś. Simon. Ej, Simon, Simon, coś tam biegło. Simon, co się z tą... Nie, Simon, dlaczego wyglądasz jakbyś miał poszarpane oczy? Co to w ogóle jest? Co to jest za twarz? Simon, nie. Faru, ty już nie chcę, psychofank, pomocy. Jezu, stary, chodź mi na ręce, uratuję cię, chodź, idziemy do szpitala. Patrz, mam pomysł, co nie? Żeby ją do mnie zniechęcić, musisz przebrać się za dziewczynę i udawać moją dziewczynę. I wtedy ona pomyśli, że już nie będę chciał z nią być i to będzie kozak. Dobra, plan wygląda tak. Simon stoi tam jako dziewczyna, co nie? O tam, co nie? I czeka na mnie. I teraz ja muszę wybawić jakoś psychofanka. Jedną rzecz to kwiaty. O Jezu, komu ja dam te kwiaty? Takiej kochanej osobie. O, to dla mnie, idę do niego. O, dobra, 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 teraz wychodzę. Dobra, ona musi to wszystko widzieć, to będzie takie czyste Q. O, proszę, Simonowa, Simonowa. To dla mnie, dziękuję bardzo. Tak, ty jesteś dziewczyną, 100%. Tak, tak, na pewno, dzięki mój kochany chłopaku. Co to ma być? Fajrot, czemu mnie zdradzasz? Ja nie zdradzam, my nawet nie byliśmy razem. To już jest jej koniec, to już jest jej koniec. Czemu Fajrota? Zostaw go, to był fake, to był fake. Nie kłam. Simon. Fajrot, już się nigdy nie przekonał. Przestań. O, dobra, poszła sobie Simon. O, jest dobrze. Na szczęście, aż mi ubrania zcięło. O Jezu, ona ci wszystko po... Nie, czekaj, czekaj. Nie, Simon, nie. O nie. Simon? No i już nie masz dziewczyny i jestem na ciebie obrażona. Idę do domu. Ale to był Simon. Nie, Simon, błagam cię. Nie, Simon, żyjesz? Simon. O Jezu, Fajrot, już nigdy więcej. Sorry. Fajrot, może byś obsłużył panią Pumpernickel? Jaką panią Pumpernickel? Nikogo nie ma. Nawet tak nie mów, przecież mam ją w rękach, pani Pumpernickel. O Jezu, dobrze, pani Pumpernickel, czy chciałaby pani herbatkę z wiadra? Ale to nie miało, o, psujesz wszystko. O, dobra, to mam bobo przynajmniej. O Jezu, jakieś bobo zabawkowe. Pani Pumpernickel, weź do rąk Fajrota. A fuj, co to jest? To jest jakaś obrzydła maskotka. Śmierdzi, ona śmierdzi. Pani Pumpernickel śmierdzi, no. Jak tym śmiesz? Na, przywiązę cię raz do krzesła i was tu siedzieć. Nie, nie, ale weź tu pani Pumpernickel. Jest fajna, fajna, tak. Nie, już jesteś przywiązany. O, ho, ho. A, masz. A, pomocy, a, to boli, to jest jakaś zabawka siekier. A, halo, o, pani mama, a, proszę pani. Ona mnie bija. O Jezu, jaką miałam słodką córeczkę. Czy Fajrot nic złego nie robi? Nie, mamo, ja go biję. Nie, ale proszę, niech pani mnie ratuje. Do widzenia. Nie. Dobra, zostawię cię, ale pobawimy się. Dobra, pobawimy się panią Pumpernickel, która jest shadowa. Dobra, Simon, jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy, musimy to zrobić. Masz pistolet? Pewnie mam. Dobra, 3, 2, 1, 0. Psychofanka, 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 leżeć, mamy pistolety. A, co wy robicie? Czemu mnie atakujecie? Oj, nie wiesz dlaczego. I dobrze, że nie wiesz w sumie. A w sumie wiesz, bo jesteś okropna. Dobra, czekaj, Simon, szybko, szybko robimy sekwencję. Cyk, tutaj do więzienia, cyk, zamykamy na kózkę. I beka z niej. Ej, byka, byka! Ej, pomocy! A, Simon, to była niezła robota. Jak moi rodzice się dowiedzą, to już jest po was. To już jest po was! Simon, właśnie jej rodzice nas nienawidzą. Wiesz co, uciekajmy szybko, nas nie zobaczą. No dobra, racja w sumie. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Hop, do góry, cyk. Okej, teraz powoli, żeby nas mama nie zobaczyła. Ej, dzieci, halo! Dzieci, gdzie jest moja córeczka? Fajrot, Simon, nie widzieliście mojej córeczki? Może? Nie widzieliśmy. Nie. A chodźcie ze mną na dół. Dobrze, ale nic tam nie ma przecież, co nie, Simon? No pewnie, nic tam nie ma. Mamo, bierz ich na karę. A, Simon, tu się nasz koniec. No i idziecie siedzieć, dzieci. Syk, zamknięte. O, Simon, chyba tu do końca życia będziemy siedzieć, wiesz? O, Fajrot, co to za dinozaur? O, właśnie, nie powiedziałam wam o moim dinozaurze. Chodź tutaj, dino, właś tam. Nie, Simon, chowaj się. A czemu to jest dinozaur? Czemu pomocy? Dobrze, bawcie się tutaj, dziewczynki, ja już idę. Pomocy, dziewczynki, wypuśćcie nas, proszę. Nie. O, dobra, Simon, nie wiem jak tam się udało wydostać, ale to bolało, co
pokornie. No. Idziemy teraz zgłosić tę sprawę na policję. Halo, panie policjancie! Halo, dzień dobry, zgłaszam się sierżant. Panie sierżancie, czy pomoże nam pan złapać rodzinę, która się nad nami znęcała i wszystko robiła, co nie, Simon? Tak, dokładnie. Mówcie, gdzie jest, idziemy ją złapać. Policjancie, to tutaj, wbijaj. Halo, halo, dzień dobry, przepraszam, proszę się zatrzymać, jesteście zatrzymani. O, dobra, Simon, dawaj ich, bierzemy. Co się dzieje? Halo, jesteście zatrzymani, stop, idziecie do więzienia za znęcanie się nad dziećmi. Oh, yeah, Simon, udało się, czaisz to? Fajrod, ale dlaczego ty mi to zrobiłeś, no? Za te wszystkie lata. Dobrze, niech pan ich zawija stąd, no. Och, dobra, udało ich się złapać. Ale jak to? Dobra, rodzina, musimy stąd jakoś usiąść, ale to potem. O Jezu, nie uciekniecie stąd, pan to dopilnuje. Tak, jak najbardziej. A, dobra, więc to ma tyle. Udało się ich złapać. Mam nadzieję, że na długo. He, he.